Siemanko, jest dzisiaj ze mną Jacek, znamy się z rolek, jeździliśmy ze sobą kupę lat, tak samo jak z Rejskim i całkiem podobnie to zapowiadam. Druga sprawa to specjalnie nie zakładałem dzisiaj czapki, bo to jest podcast pod tytułem dwóch łysych typów z brodą, także może nie przedłużając dalej, Jacek, oddaję tobie głos i powiedz, czym się zajmujesz. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, tak jak ty mnie Przemek przedstawił. Mężczyzna lat 32, prywatnie mąż i on niedawno ojciec, zawodowo żołnierz zawodowy o specjalizacji pilot śmigłowca. Natomiast tutaj właśnie Przemek przed chwilą wspomniał, długie lata znajomości pomiędzy nami, które połączyły rolki i wszystko co z tymi rolkami, cała otoczka z tym związana. Tak jest. Ty chyba zacząłeś jeździć na rolkach wcześniej niż ja, co? Ja zacząłem jeździć w 2004. Wiesz co, nie jestem w stanie określić, jaki to był, który to był dokładny rok, natomiast tak, zakładam, że wcześniej, bo pamiętam jak na miejscówki przyjeżdżałeś z Bartkiem jako taki jego młodszy brat i tam po prostu wszystkich próbowałeś, no na wszystkich wkurzałeś na początku, nie oszukujmy się, tak było, każdego podpytywałeś, czy umiesz to, więc ja to bardzo dobrze pamiętam, to znaczy, że musiałem zacząć jeździć trochę wcześniej. Ej, ale ja tego nie pamiętam. Jedyne co pamiętam, że to, że miałem za duże rolki. Jeździłem w rolkach chyba 42, a miałem nogę pewnie z 39. Czyli no, co, bo podchodziłem do was... starszym bracie. Dokładnie. Czyli co, bo Misiek też mi o tym mówił, że podchodziłem do wszystkich i pytałem, czy umiesz to. Czyli weź mi powiedz coś o tym więcej, bo ja tego nie pamiętam. No tak było. Pamiętam chyba takie jedno z takich pierwszych spotkań jeździliśmy, pamiętasz, na murku na Nowym Dworze pod wiaduktem. Tam, no, myślę, że tam długie lata się tam jeździło. I tak właśnie przychodziłeś, tu podpytywałeś, tu coś, tam próbowałeś jakiś swój jeden pierwszego soula tam dwumetrowego cisnąć cały czas tylko to i tam byłeś właśnie takim małym gówniakiem gdzieś tam kręcącym się pomiędzy nami i ten, no później się to troszkę zmieniło, rozwinęło się to u ciebie w bardzo dobrym kierunku. Natomiast tak, no takie to były początki. Tak, pamiętam te ustawki. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, we Wrocławiu jest taki murek pod mostem, na którym się jeździło głównie w zimie, bo jak padał śnieg i nie było jeszcze tego skateparku, to się ustawialiśmy, bo tam to była jedyna miejscówka, gdzie nie nasypało śniegu. I właśnie pamiętam, jak z Bartkiem nie chodziliśmy do szkoły, tylko jechaliśmy na ten murek o 8 rano i udawaliśmy, że byliśmy w szkole, jeździliśmy od 8. Także piękne czasy i początki rolek. Tak, no właśnie, kolejnym atutem było to, że no jak to zimą właśnie, no zima ma do siebie to, że się wcześniej robi ciemno, tam zawsze było oświetlenie, więc tak, pamiętam codziennie popołudnia rolki do plecaka, no bo wszystko zaśnieżone i się tam chodziło, no tak, fajne wspomnienia, piękne czasy. Ja pamiętam, że wracałem kiedyś w zimie z rolek i był śnieg i nie jeździły autobusy, więc szedłem w tych rolkach w śniegu, takim sporym śniegu. Pamiętam, że popękały mi kafy w rolkach, czyli takie części od rolek, bo było tak zimno, że wracałem i doszedłem do domu i mówię, o nie, tego się nie spodziewałem. No i to jest poświęcenie dla sportu. Tak jest. To takie rzeczy się robiło, żeby być rolkarzem. Nie było łatwo. Dobra, może zacznijmy przechodzić trochę do tej twojej historii z wojskiem. To jestem ciekawy tak właściwie, jak to się zaczęło, bo tak jak mówimy, jeździliśmy na rolkach i jakby ty jako jedyna osoba od nas z rolkarzy chciałeś iść do wojska i już wcześniej byłeś w liceum, które też jakby było w kierunku wojskowym i zastanawiałem się, jak to się zaczęło. Jakby jak to się stało, że byłeś od nami rolkarzem i jednocześnie miałeś gdzieś tam z tyłu głowy, że chciałeś zostać się wojskowym. Zaczęło się to w zasadzie dużo, dużo wcześniej, już jakoś od małego. Byłem małym dzieciakiem i od zawsze miałem zajawkę na wszystko, co związane z lotnictwem. Zawsze jakoś tak głowa była skierowana w niebo, cokolwiek nie latało, to zawsze mnie to interesowało. Powódź 97, śmigłowce non-stop latały wtedy gdzieś tam nad osiedlem, na którym mieszkałem. Zresztą no, wiele osób pamięta, jak Wrocław został zalany. Akurat osiedle, na którym mieszkałem, zostało oszczędzone, natomiast było na drodze do lotniska i po prostu ja biegałem jak taki dzieciak z wywieszonym jęzorem od okna do okna, patrzyłem, jak te śmigłowce sobie przylatywały.
Do tego związało się to też z pasją taką od małego, którą było modelarstwo. Od małego gdzieś tam właśnie zacząłem sklejać swoje pierwsze modele. Dziwnym trafem były to głównie modele samolotów. I taki mały Jacek sobie chodził i mówił, że jego marzeniem jest, żeby zostać, mówiłem, że zostać pilotem albo mechanikiem samolotowym, tak to wtedy określałem, bo przez to, że właśnie lubiłem sklejać te modele, interesowało mnie to właśnie pod takim względem jakby technicznym. To jedna rzecz, a druga rzecz, jakby bycie pilotem było strasznie odległe i tak naprawdę nierealne, bo to zawód ten wydawał się, no to tak jak tutaj wspomniałem, kompletnie nierealny dla dziecka, które w rodzinie nie ma nikogo, kto by nawet w podobnym kierunku, podobny zawód wykonywał, kto by w wojsku, też nawet w jakiejkolwiek innej formacji służył, to było po prostu takie raczej bardziej mówienie o marzeniach niż faktycznie planowanie przyszłości w tym kierunku, no ale gdzieś tam czas mijał. Jakoś w miarę dobrze się uczyłem, co też na pewno miało duży wpływ, więc te dobre wyniki w nauce na pewno pozwoliły na to, żeby później właśnie wystartować do liceum lotniczego w Dęblinie, o którym właśnie przeczytałem na stronie internetowej. To były czasy, gdzie w ogóle internet, nie było internetu w telefonach, trochę raczkował. Gdzieś przypadkiem znalazłem stronę internetową liceum lotniczego w Dęblinie. Wydrukowałem papiery, napisałem, pamiętam, podanie, jakiś chyba list, znaczy życiorys chyba, nawet nie list motywacyjny. Dostałem zwrotkę, żeby przyjechać na badania, bo to jakby był ten taki pierwszy, najważniejszy etap. Udało się przejść badania lekarskie, no i później była kwestia popracowania nad świadectwem i to był taki pierwszy krok, który zrobiłem w tym kierunku. Udało się i to jakby myślę ukierunkowało mnie w kierunku tym lotnictwa, w tym kierunku lotnictwa wojskowego. To liceum, będąc w liceum, nie jest się żołnierzem, natomiast jest to liceum, które jest w Dęblinie, czyli jest też na terenie jednostki wojskowej, też chodziliśmy w mundurach, więc cała ta otoczka wojskowa już jakby była zaszczepiona. No i nie oszukujmy się, po prostu jest to liceum, które stricte przygotowywało do tego, żeby później było łatwiej dostać się na studia wojskowe, więc to był ten krok i to była tak jakby ta ścieżka i wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o tego pilota wojskowego, no to właśnie ta możliwość, że udało się dostać do liceum lotniczego, ukierunkowała mnie w tym, no jakby już później ugruntowała, że na 100% to jest to, co chcę w życiu robić. No i później trzeba było to po prostu kontynuować, trzeba było to dalej ciągnąć, pracować nad tym, żeby to się udało. Powiedz mi, uczyłeś się dobrze w szkole już planując pójście do tego liceum, bo chyba z nas nie za wiele osób z nas się dobrze uczyło w szkole, więc to mnie zainteresowało. Wiesz co, nie. To było tak, że taką jakby decyzję o złożeniu papierów podjąłem w zasadzie będąc w trzeciej gimnazjum, bo ja wcześniej gdzieś kiedyś słyszałem, że jest takie liceum, ale tak jak powiedziałem, to mi się wydawało kompletnie nierealne, żeby wystartować do takiej szkoły, a żeby się tam jeszcze dostać. To myślałem, że no nie ma szans, natomiast po prostu wtedy spróbowałem i też by było za późno, żeby się zacząć dobrze uczyć, natomiast ja w podstawówce zawsze gdzieś tam kończyłem z czerwonym paskiem, miałem świadectwo, całe gimnazjum w sumie też, po prostu to nauka mi, ja nie spędzałem wielu godzin, tak? tylko jakby takie niezbędne minimum, ale całkiem nieźle mi to szło, więc po prostu nie olewałem tego całkowicie, tylko chociaż po prostu odrobinę pracowałem i to na pewno pomogło, bo jednak to było 40, do tego liceum lotniczego to było 40 miejsc dla ludzi z całej Polski, więc myślę, że jadąc na jakichś tam trójach, no nie byłoby szans, tak? Więc to nie było tak, że ja w tym momencie stwierdziłem, że dobra, muszę zacząć się uczyć, nie, to już był, to po prostu tak mi przez jakąś całą tą początkowy etap edukacji całkiem nieźle mi to szło i później na pewno zaowocowało i pomogło. A powiedz mi, jak podchodzili rodzice twoi do tego pomysłu i od jakiego, w jakim wieku już zacząłeś mówić o tym, że chcesz iść do wojska albo że chcesz latać?
W zasadzie, no ja, tak jak mówię, od małego gdzieś tam o tym mówiłem, natomiast nigdy nie było to, jakby nie przekładało się to na jakieś realne działania. Realne działanie się przełożyło w wieku tym gimnazjalnym, czyli zakładam to może pomiędzy drugą a trzecią gimnazjum, albo może ta trzecia gimnazjum, czyli ten etap, kiedy po prostu wszedłem na stronę internetową, przeczytałem o tym i po prostu w przeciągu 15 minut podjąłem decyzję, że ja chcę tam iść. Już pamiętam nawet taki epizod, że sprawdzałem, jak pociągi tam dojeżdżają, jak tylko o tym przeczytałem, żeby po prostu się wiedzieć, jak ja się tam mam dostać i w ogóle gdzie jest ten Dęblin, gdzie to jest, bo nie miałem o tym najmniejszego pojęcia. No i po prostu zakomunikowałem ojcu, bo po prostu ojciec nas wychowywał. I po prostu zakomunikowałem mu, że chciałbym coś takiego zrobić. Bardzo mnie w tym wspierał. To była nawet kwestia tego, że jak dostałem zawiadomienie, że przyjechać na badania lekarskie, musieliśmy się tam stawić z rodzicami, więc oczywiście pojechał ze mną. Te badania trwały kilka dni, więc wspierał mnie od samego początku i jakby jestem mu za to też bardzo, bardzo wdzięczny. Był taki właśnie też śmieszny epizod na tych badaniach. Byłem bodajże w marcu. Jakaś była taka dość mroźna zima. Zakwaterowali nas w internacie, w którym później przez kolejne 3 lata liceum mieszkałem. No i temperatury w tych pokojach były, jakie były. I jak już był ten ostatni dzień badań, okazało się, że ostatnie badania przeszedłem, czyli jakby ten pierwszy, najważniejszy krok został spełniony. To takie głębokie spojrzenie ojca po tym, jak wymarł w tych 14 stopniach w tym pokoju. Chłopie, ty naprawdę chcesz tu przyjść? Ja powiedziałem, że tak, chcę. No i więcej nie pytał. Jakby widział, że już chyba, że ja już decyzję podjąłem i nawet jakby on był przeciw, to niewiele byłby w stanie zdziałać. Ale nie, nawet przez moment nie odczułem tego, żeby był przeciw. Odczułem, myślę, później, już jak byłem trochę starszy, że trochę mu jakby brakowało tego syna, tak? No bo w wieku tym 15 lat się wyprowadziłem z domu i jak przyjeżdżałem, to fajnie spędzaliśmy jeszcze jakoś razem czas i widać było, że mu tego trochę brakowało, ale z drugiej strony był też cholernie dumny z tego, że jego syn realizuje swoje marzenia, więc nie dawał tego tak po sobie poznać, ale gdzieś tam od innych z rodziny słyszałem, że trochę mu się tęskni. Natomiast poza tym to zawsze, zawsze mnie wspierał, więc no uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestie rodziców, to mogę liczyć na zdecydowaną pomoc. Dobra, to ciekawe, czyli po doświadczeniu tych warunków w Dęblinie powiedział, że czy na pewno chcesz tam iść, czyli jemu się zdecydowanie nie podobało i nie chciał, żebyś był w takim miejscu. No, po prostu takie okna, gdzie szpary takie, że można było palec włożyć i naprawdę gdzieś tam wychłodzone te pokoje, że pod 3 kocami trzeba było spać, więc on po 3 dniach już miał dosyć. Stwierdził, że ja tam chcę iść na 3 lata, więc on troszeczkę zwątpił. Natomiast mi to nie przeszkadzało. I przez kolejne, albo teraz o to zapytam. Powiedz mi tylko jeszcze, na czym polegają badania, jak się idzie do takiego liceum, bo tego nie wiem. To są badania lekarskie, tak naprawdę jest przekrój całego człowieka. Od badań podstawowych, morfologia, mocz, tak, czyli takie podstawowe wyniki, poprzez badania rentgeny kręgosłupa, rentgen płuc, przez badania w komorze niskich ciśnień, przede wszystkim serce, tak, taki najważniejszy przyrząd, więc narząd. I no, czyli tak naprawdę przekrój taki generalny całego człowieka, czyli określenie, czy jesteś po prostu dość, czy jesteś nawet nie dość zdrowy, czy jesteś po prostu bardzo zdrowy, tak? Wzrok, słuch, podstawa. Więc po prostu taki przekrój. Dlatego te badania trwały bodajże 3 lub 4 dni. No i po prostu byliśmy przetrzepani od stóp do głów. Więc tak naprawdę to, no czyli wszystko co, znaczy niedopuszczalne są żadne jakieś takie większe wady. Oczywiście jakieś tam minimalne, tak, natomiast nic dużego, no niestety, to już na samym początku dyskwalifikuje. To robiłeś te badania już w kierunku pilota, czy na razie to było po prostu, żeby dostać się do tego liceum?
To były badania już w zasadzie stricte pod wykonywanie zawodu pilota. Później przed wyższą szkołą te badania są jeszcze troszeczkę rozszerzone. To jest jakby ten zakres, który był do liceum, jest ten sam, plus jest jeszcze kilka dodatkowych, tak? Natomiast ten podstawowy zakres to było właśnie to. Więc już na tym etapie jakby było wiadomo, czy coś może z tego być, czy na przykład nie może, no bo nie miałoby to sensu, żeby spędzić tam 3 lata i na przykład odpaść na badaniach przed szkołą wyższą. No to by się zupełnie mijało z celem, bo no to by były 3 lata jakby stracone dla tej osoby, która by tam siedziała, a z kolei zajęłaby miejsce innej osobie, która po prostu może się troszeczkę gorzej uczyła, a mogłaby już być w tym miejscu i już jakby w tym kierunku zacząć się kształcić. Więc to już były takie stricte badania pod kątem wykonywania zawodu pilota. I jak ludzie odpadają z tych badań, jeśli wiesz, to jakie główne rzeczy wychodzą na tych badaniach, przez które nie są w stanie dotrzeć tam? Różne, różniste. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy. Zresztą no nawet teraz, tak, my jesteśmy w wieku około 30 lat i tak naprawdę jak się zapytamy, ile osób w naszym wieku robi sobie co roku EKG? Chyba nikt. Albo mało zapadła kto. Cisza. Tak, no więc po prostu wiele osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, że tam na przykład coś może być delikatnie z sercem, tak? Że to może być jakieś skrzywienie kręgosłupa i to jest coś, co nawet przez całe życie może nikomu nie przeszkadzać, tak? A już tutaj będzie dyskwalifikowało, więc nie wiem. Czy jest jakieś takie, czy było jakieś takie jedno, czy tam dwa główne badania, na którym ludzie odpadali? Odpadali ludzie, którzy na przykład nie wypowiadali litery R, tak? Czyli już. Serio? Czyli już tak, i już na tym na przykład te osoby odpadały. Odpadały osoby na okuliście, tak? Które teoretycznie na przykład miały, jeżeli chodzi o ostrość, miały dobry wzrok, natomiast jakąś tam formę daltonizmu, jeżeli chodziło, było takie krótkie badanie, takie z kropek, takie różne cyferki z czerwonych, zielonych kropek, tam jakieś, albo takich kolorów wymieszanych, jakichś pomiędzy. I dla osoby, która ma w 100% zdrowy wzrok, to od razu tam widzi jakąś cyfrę. A się okazywało, że ktoś tych cyfr jakoś widzi gorzej, czyli już jakaś tam forma daltonizmu. I ktoś z tym żył całe życie, on nie wiedział, że jest daltonistą, tak? A się to okazywało, że jest. Więc nie, ciężko jakby określić, czy na jakimś szczególnym badaniu ilość osób najbardziej odpadało. Różnie, różniście. A z tym wypowiadaniem R, to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, czyli w jaki sposób to miałoby przeszkadzać pilotowi, że nie wypowiada R? To chodzi o komunikację przez radio, czy o co chodzi? Tak zakładam, że chodzi o komunikację przez radio. Sam byłem wtedy bardzo zdziwiony, a to było jedno z pierwszych badań i po prostu pamiętam, no już może nie pamiętam dokładnie teraz miny tego gościa, ale na pewno był bardzo zawiedziony, bo to było takie, tak naprawdę chyba pamiętam, że pierwsze drzwi, jakie wszedł i wszyscy przeszli bez problemu, a on wyszedł smutny. Więc no wydaje mi się, że to komunikacja. Czy to tak bardzo przeszkadza? No może przeszkadzać, tak? Może przeszkadzać, aczkolwiek on już po prostu nawet nie podchodził do dalszych badań, tak? A mogłoby się okazać, że byłby w 100% sprawny pod każdym innym kątem, a już na czymś takim został spisany. No. Masakra. No taki. Są po prostu jakby określone zasady. Myślę, że te mądrzy profesorowie nad nimi, nad określeniem tych zasad długie lata pracowali i określili, co można, co nie można. Ciekawe, czy taka osoba, która nie wypowiada R, może nad tym popracować z logopedem, czy to jest raczej jakieś. Nie wiem w sumie, jak to działa. Wydaje mi się, że można, aczkolwiek jak ktoś, mając wtedy już te 15 lat, do tej pory tego nie zrobił, to nie wiem, czy to nie jest za późno, żeby się za to wziąć, chociaż to już musiałby jakiś logopeda się wypowiedzieć. No wiele dzieci w wieku powiedzmy takim podstawówkowym nie wypowiada R, a później podczas pracy z logopedą okazuje się, że wszystko da się wypracować, więc nie wiem, jak to jest w późniejszym wieku. Ja chodziłem do logopedy, jak byłem mały, chyba sepleniłem, nie pamiętam, jak miałem problem, ale no to mnie teraz zaskoczyłeś, tego się nie spodziewałem kompletnie.
Dobra, to może wróćmy do tych zimnych pokoi, bo jestem ciekawy, czyli dostałeś się do tej szkoły w Dęblinie i siedziałeś w tych zimnych pokojach, rzeczywiście nic nie zrobili? Te pokoje, znaczy były już, akurat byliśmy wtedy zakwaterowani po prostu na badaniach, w zasadzie na piętrze, które nie było na co dzień używane. Więc te pokoje po całej zimie były bardziej wychłodzone. Natomiast te, w których już byliśmy później zakwaterowani na stałe, były trochę cieplejsze. A jak nie, no to sobie no człowiek zawsze radził, tak? Gdzieś tam sobie uszczelnił troszeczkę okna na zimę i dawaliśmy radę. Już później Gumą. nie było tak, że było strasznie zimno, tak? Dawaliśmy radę, więc Gumą człowiek musi dorzucił. się umieć dostosować do różnych warunków. Czyli co, testowali was w takim razie, dlatego was wrzucili tam na strych. Tak, Sprawdzali, czy to był wytrzymasz. Taki pierwszy etap, bo później się tak, mogło się okazać, że ktoś przyszedł badania, dostał się i pytanie, czy pan chce przyjść? No nie, jednak nie. No, żartuję, nie znam takiej osoby, ale tak, może to był taki właśnie pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Powiedz mi, czym się różni szkoła w Dęblinie od normalnej szkoły, bo chodziłeś we Wrocławiu do gimnazjum, rozumiem, i później poszedłeś do Dęblina, czyli jak byś określił, jakie podstawowe różnice pomiędzy taką zwyczajną szkołą a szkołą wojskową? No na pewno to jest szkoła z internatem, tak? Czyli wszystko, co jest z tym związane. Dla kogoś, kto gdzieś tam jeszcze mieszka w miarę blisko, no to powiedzmy każdy weekend sobie mógł pojechać do domu. Ja z Wrocławia miałem ponad 400 km, więc jakby te dojazdy były kłopotliwe, bo tam dojazd pociągiem zajmował około 9 godzin, więc było to dość kłopotliwe, więc to jest taka pierwsza największa różnica. Oczywiście mnóstwo osób też powiedzmy z mniejszych miejscowości również uczy się w szkołach z internatem i na przykład w takiej szkole, na przykład ktoś, nie wiem, z 30 km od Wrocławia uczy się w szkole z internatem we Wrocławiu, tak? Mi się wydaje, że jest dużo też jest takich osób, więc też są te szkoły z internatami, natomiast tutaj jakby ta zdecydowanie większa odległość, więc to taka największa różnica. Druga różnica, w momencie kiedy ja tam poszedłem, była to szkoła tylko dla chłopaków. Dopiero później zaczęli też przyjmować dziewczyny. Dla 15, 16, 17 latka no jest też znaczna różnica, nie oszukujmy się, w porównaniu do takiego normalnego licealisty w każdym innym miejscu. Jak najbardziej. Więc to jeżeli chodzi o takie sprawy życiowe. Natomiast o sprawy takie właśnie bardziej wojskowe, no chodziliśmy, tak jak wspomniałem już na samym początku, chodziliśmy już tam w mundurach, więc to jakby też jest taką, było już taką namiastką wojska, codziennie pobudka o godzinie 6 rano, codziennie rano przed zajęciami apel, taki bardzo, bardzo ułożony dzień, tak, rano pobudka, później śniadanie, apel, na 8 wyjście na zajęcia, zakończenie zajęć, chwila wolnego, później był tam czas teoretyczny na jakąś naukę, w każdy czwartek było generalne sprzątanie, tak zwany dzień gospodarczy, więc jakby już taki troszeczkę ten drill wojskowy był wrzucony, więc to się różniło. No a dodatkowo, jeżeli chodzi o edukację, to jest ogólnokształcące liceum lotnicze, więc jakby cały zakres materiału jest tożsamy z innym ogólniakiem, ale do tego dochodziły zajęcia specjalistyczne, czyli mieliśmy dodatkowe szkolenia. Po pierwszym roku mieliśmy skoki ze spadochronem, po drugim lataliśmy na szybowcach, po trzecim na samolotach, więc jakby w międzyczasie oprócz tych takich zajęć związanych stricte z liceum ogólnokształcącym, mieliśmy cykle tych wszystkich szkoleń, gdzie zdobywaliśmy tą wiedzę odnośnie właśnie tam spadochroniarstwa, szybownictwa i później już lotnictwa samolotowego, więc to są takie, to były te takie dodatkowe rzeczy, które różniły nas od innych licealistów. Czyli to jest takie trochę technikum w sumie. Ja chodziłem we Wrocławiu do technikum. Wydaje mi się, że tym się różni technikum od liceum, że masz właśnie dodatkowo jeszcze te zajęcia, oprócz standardowych lekcji, masz te takie typowo techniczne zajęcia. No to, tutaj tak. Podobnie, chociaż po technikum
Wychodzisz z, nie wiem jak to się nazywa, czy to jest jakiś dyplom, czy to jest, oprócz powiedzmy świadectwa, tak? Czy jest to jakiś dyplom, w sensie, że już jesteś wykształcony w jakimś kierunku, tak? Po odbyciu tych praktyk miałeś tam często po technikum jakieś już, nie wiem, ugruntowaną jakąś tam wiedzę, czy jakieś umiejętności w danym kierunku, tak? I miałeś na to jakiś papier. Natomiast tutaj no, nie był to właśnie papier, nie, że jakieś tam wykształcenie tam techniczne, ale mieliśmy powiedzmy tam, nie wiem, tą trzecią klasę pilota szybowcowego i no, coś takiego. Ja nie wiem, bo nigdy nie skończyłem technikum. I co jest najśmieszniejsze w tym, to pracuję w zawodzie. To plus minus pracuję w zawodzie, ale robię dużo grafiki, więc do takiego technikum chodziłem, także śmiesznie się skończyło. A praktycznie niczego się nie nauczyłem tej grafiki w tym technikum. Także nie spodziewałem się, że tak będzie, ale tak to się skończyło. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to jak, no bo jak byliśmy rolkarzami, ja pamiętam, jak nasz kumpel rolkarz Ademesko powiedział, że kurde, ciekawe, jak to by było być taki ogarnięty w życiu. Pamiętam, że siedzieliśmy na Afrodycie i sobie rozkminialiśmy. Ja mu powiedziałem, żeby być ogarnięty w życiu, mi się wydaje, że trzeba skończyć jeździć na rolkach, bo to są takie dwie przeciwności. Albo jesteś rolkarzem i masz kompletnie wyjebane, albo ogarniasz życie. I jestem ciekawy, jak na ciebie działało to liceum, bo jednocześnie byłeś z nami rolkarzami i jednocześnie byłeś w takim dosyć już mocno zdrylowanym wojskowo liceum. Jak odczucia co do tego były u ciebie? Wiesz co? Tak, jest taki stereotyp chyba i dalej dużo osób znających rolkarzy tak uważa, że są to ludzie kompletnie nieogarnięci życiowo, więc tak, ten stereotyp jest. Natomiast no, tak jak mówisz, ja się chyba akurat ten stereotyp nie wpisałem. Po prostu rolki i wszystko z tym związane było moją taką zajawką sportową. Natomiast to, co związane z lotnictwem, było moją zajawką taką, z którą wiązałem swoją przyszłość. I ta zajawka lotnicza była jakby ponad tym. Ona była ważniejsza. I po prostu ja sobie ustaliłem wtedy priorytety, tak? Że no to jest dla mnie, priorytetem dla mnie jest ta edukacja. A jazda na rolkach i to wszystko, co z tym związane, to jest taki dodatek. Dodatek, który na przykład bardzo dużo mi pomagał po prostu odciąć się od tego, co było w wojsku. Nie mówię już nawet o samym liceum, bo później jak byłem na studiach wojskowych, już byłem żołnierzem, to wciąż jeździłem na rolkach i też i też jakby uczestniczyłem w tym wszystkim, co z tymi rolkami związane, to na pewno fajnie pomagało odciąć się od tego życia wojskowego w czasie wolnym. Ale jakby tutaj, co powodowało to takie ogarnięcie życiowe, to wydaje mi się, że cel, jakim było skończenie tej i później następnej szkoły. Więc to jakby motywowało najbardziej. I jakby nie pozwalało na to, żeby popłynąć z tym flow rolkowym i z tym nieogarnięciem, z tym wszystkim związanym. Więc żeby ten nurt tutaj nie zabrał, to tamto był ten taki kij, którego się człowiek chwytał. Tak jest. U mnie ten nurt troszeczkę dłużej popłynął niż u ciebie, ale też się ogarnąłem, także nie ma tego złego, co by, znaczy złego. Miało to swoje mnóstwo swoich uroków, także nie żebym wydziwiał na rolki, a broń Boże. Powiedz mi, jak wyglądały, czy mieliście jakieś treningi siłowe albo coś takiego w tym liceum? Treningi jako takie treningi siłowe nie, natomiast mieliśmy w zasadzie takie dwa rodzaje zajęć z WF-u. Jedno to był normalny WF w ramach godzin, powiedzmy tych programowych, które muszą być w programie liceum ogólnokształcącego, ale był to WF, który myślę, że znacząco odbiegał od WF-u w standardowym innym liceum. Ja pamiętam, że pierwszy raz chyba dopiero w trzeciej klasie usłyszeliśmy od WF-istki, to co dzisiaj chcecie zrobić? I tam, nie wiem, zagraliśmy w piłkę czy zagraliśmy w siatkówkę. To były zajęcia, które były po prostu od początku do końca, od pierwszej do ostatniej minuty, po prostu od porządnej rozgrzewki do ostatniej minuty zaplanowane i nie były to zajęcia stricte siłowe, bo
też były zajęcia na siłowni, ale było też dużo zajęć takich ogólnorozwojowych, było też sporo biegania, dużo gimnastyki na przykład. Wtedy nauczyłem się pierwszych jakichś rzeczy na drążkach, na poręczach, tak? I na zaliczenia, pamiętam tych zaliczeń z WF-u, to nie było, nie wiem, kopnąć piłkę, tylko tych zaliczeń to na każdy semestr to było dosłownie po kilkanaście, jak nie po dwadzieścia kilka. Od wszelakich skoków przez skrzynię, przez kozły, przez układy na poręczach, przez układy na drążku, przez wymyki na ilość, przez jakieś wsparcia siłowe na drążku, przez chodzenie na rękach, na zajęcia na macie i tak dalej. Więc takie było to takie bardzo ogólnorozwojowe. Więc to było w ramach zajęć z WF-u, natomiast drugie takie zajęcia to w skrócie to był KSPDL, się nazywało kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów. I to były zajęcia na takich, nazwę to, specjalnych przyrządach. To były koła reńskie, żyroskopy, loopingi, czyli takie... Możemy gdzieś zobaczyć w Wesołych Miasteczkach na przykład te żyroskopy, tak, że jesteśmy przypnięci za ręce, za nogi i możemy się obracać w trzech płaszczyznach, tak? Lub takie chomiki, tak zwane to właśnie koła reńskie, czy takie chomiki, to akurat tylko jakby w jednej płaszczyźnie, albo taka huśtawka, która się kręci, którą można się kręcić jakby do o 360, a ona do tego jeszcze wokół własnej osi się może obracać, więc zajęcia na tym. I zajęcia na tym nie polegały wejście pochuśtać, tylko trzeba było określone zadania wykonać. Na początku na przykład zajęcia były takie, żeby to zrobić solo, a później trzeba było to robić grupowo, czyli na przykład musieliśmy w piątkę, każdy musiał wykonywać na polecenie pierwszego te same zajęcia, gdzie na przykład na tym żyroskopie, który się obraca w trzech różnych płaszczyznach, trzeba było się obracać tylko w jednej, na przykład, nie wiem, wisząc głową w dół. Więc było to bardzo ciekawe i no bardzo na pewno rozbudowywało takie no jakby poczucie przestrzenne, pobudzało ten błędnik, tak, no bo dużo się działo różnych rzeczy do góry nogami albo w jakichś dziwnych konfiguracjach, więc to były takie dwa zasadnicze przedmioty związane z aktywnością fizyczną. Jeżeli chodzi o, no trochę odbiegłem od tematu, ale zapytałeś o trening siłowy. No trening siłowy nie był jakoś tutaj, jakby nie był na to nacisk kładziony, ponieważ od pilota nie wymaga się, żeby on był, nie wiem, kulturystą, tak, żeby on był bardzo mocno zbudowany. Oczywiście dla pilotów, powiedzmy myśliwców, oni muszą, tak, przy znoszeniu dużych przeciążeń, tak, wskazane jest to napinanie nóg, brzucha, ale to nie trzeba być kulturystą. Natomiast dobrze jest być ogólnie sprawnym fizycznie. Ale mieliśmy do dyspozycji siłownię, więc popołudniami jak najbardziej można było z tego korzystać. Ja korzystałem i jakby zostało mi to do dzisiaj. Lubię generalnie lubię sport, a jakby siłownia towarzyszy mi gdzieś tam przez całe życie, więc kto chciał, to jak najbardziej miał ku temu możliwości. Mi też zaczęła, by the way, towarzyszyć siłownia. Chodzę już długo, ale tak na serio chodzę od półtorej roku, także już nie jestem takim chudylakiem, jak byłem kiedyś. Jak jeszcze pamiętam naszą fotę z Rollfestu, jak ty stoisz przy mnie i masz takie wielkie łapy, a ja stoję tak. No i widzisz, da się w to wkręcić i myślę, że już na takim etapie dotarłeś do tego, że jak już byś przez tydzień nie pochodził, to czegoś ci brakuje, prawda? Tak jest, zdecydowanie. Co do tych żyroskopów, to w ogóle się nie przejmuję, że odbiegłeś od tematu. Bardzo ciekawie to brzmi. Powiedz mi, czy tobie się to podobało, czy raczej to było jakieś, nie wiem, żygać się chciało, czy coś w tym stylu? Podobało mi się. Zajawkę miałem na maksa, oczywiście, co robią 16-latkowie, którzy gdzieś tam mają chwilę wolnego, nie muszą robić zadań na tym. Robią, kto zrobi więcej bez przerwy, tak? Więc autentycznie zdarzało się, że dociągaliśmy do 150 czy do 200 obrotów na tej huśtawce dookoła o 360, tak? Więc zżygać się nikt nie zżygał, natomiast można było się umęczyć, tak? No, wiesz, masz stado gości tętniących testosteronem, gdzie ta rywalizacja jeszcze, wiesz, gdzieś tam zawsze między sobą jest, no to oczywiście, ktoś rzucił, to kto więcej, no i to co robisz, jedziesz, no nie pytasz. Właśnie mówiłeś o tym, że jesteś przypięty nogami i rękoma do jakiejś rury i obracasz się w trzech płaszczyznach, to sobie pomyślałem, kurde, dla normalnych ludzi to jest
jest, to brzmi pewnie jak jakieś tortury, a założę się, że wy tam tacy wkradzeni w to byliście. Nie, na koniec. Nam się zdecydowanie nam się to bardzo podobało i no chyba nie znam osoby, która by tego po prostu tam nie lubiła, tak? Może były jakieś pojedyncze osoby, które po prostu jakby nie do końca im to na początku szło, tak? Bo po prostu musieli to załapać, ale jak już załapali, no to polubili, a jak nie, to po prostu mieliśmy taką WF-istkę, zapewne tego nie posłucha, ale jakby słuchała, to tutaj panią Anię serdecznie pozdrawiam, która nas tam, która sprawiła tak, że czy chciałeś, czy nie chciałeś, musiałeś to polubić. Ona nie pytała. Dobrze, bardzo dobrze. O, to jest też jedna rzecz, o którą miałem pytać. Jak do was podchodzili w tej szkole? Czy było takie trochę większe podejście wojskowe, że zmuszali was do czegoś, bo wrzeszczeli na was, czy raczej standardowy liceum? Nie, wrzeszczenia ani nic z tym związanego nie było kompletnie. Było podejście normalne, no tą inną jakby taką, tą taką dodatkową rzeczą to na przykład były apele poranne, tak? No, no, normalnie sobie idziesz na pierwszą lekcję albo przychodzisz spóźniony. Tam nie było, że przychodziłeś spóźniony, zawsze był apel, zawsze na apelu tam kierownik, pamiętam, internatom prowadził te apele, zawsze sprawdzał stan ewidencyjny, zawsze tam była wyznaczona jakiś tam przewodniczący czy tam starszy grupy, który zawsze spisywał, miał spisane kto jest, kogo nie ma, ewentualnie kogo nie ma, to z jakiego powodu, także zawsze to już było tak jakby, to był ten taki początek, czyli to było jakby wprowadzanie takiej dyscypliny, natomiast zdrowej dyscypliny, nie było niczego takiego, że ktoś nas darł, wydzierał, nie, to już nic takiego nie miało miejsca, a tym bardziej nauczyciele, tak, no to nauczyciele, którzy uczyli naszych rodziców, pewnie słyszałeś, że nieraz tam twoi rodzice dostali po łapach, tak, natomiast teraz są takie czasy, dokładnie tak, no teraz są takie czasy, że nauczyciele no jakby tutaj no nie mogą sobie na nic takiego pozwolić i nawet w takiej szkole nikt nic takiego nie próbował, więc pod tym względem to było raczej normalne liceum. A w wojsku czegoś takiego doświadczyłeś, czy nie? Czy to już nie te czasy? Wiesz co, w wojsku może ten sam początek, tak zwana unitarka, tak? Czyli to jest ten okres, kiedy jesteś taki, no taki no po prostu, który ma sprawić, że trochę zostaniesz dojechany, no to tak, tylko to się wiąże, to jest też w takich jakby normalnych granicach. No nikt cię tam nie zgnoi, nikt cię tam nie będzie bił, tak? Że nie wiem, podczas wykonywania jakichś zadań ktoś będzie tam trochę krzyczał czy coś, no to tak, ale to jakby jest cała idea tego, żeby to właśnie w taki sposób wyglądało, tak? Że zanim po prostu złożysz tą przysięgę wojskową, żeby trochę tego takiego no jakby tego drillu, tak? Troszeczkę tego poczuć, aczkolwiek czy było tego jakoś dużo? Uważam, że nie szczególnie. Naprawdę w bardzo, bardzo takich normalnym, w bardzo takim normalnym zakresie. Jest takie później już dla żołnierzy zawodowych, jest później takie szkolenie, taki kurs, są trzy różne poziomy, SERE, czyli związane ogólnie z przetrwaniem, z izolacją. No to już są kursy takie, na których faktycznie gdzieś tam jednym z elementów jest taka izolacja przez dłuższy czas. Izolacja od ludzi? Nie, to jest izolacja, czyli jakby imitacja tego, że gdzieś tam zostałeś schwytany przez przeciwnika jakiegokolwiek. No i zazwyczaj no, jak w takim przypadku, nie wiem, byś został zestrzelony, to nikt, myślę, nie zakwateruje cię w hotelu i nie będzie ci przynosił śniadania. Tylko będą cię chcieli jak najbardziej zgnoić, żeby wyciągnąć od ciebie jak najwięcej informacji i po prostu sprowadzić cię do poziomu zwierzęcia. No i to jest jakby taka jakby namiastka tego, czyli po prostu też gdzieś tam no jesteś izolowany w taki sposób, żeby po prostu jakby chociaż móc sobie to trochę jakby odczuć i wyobrazić, jak to może wyglądać jakby faktycznie było w rzeczywistości. W rzeczywistości będzie pewnie dużo gorzej, natomiast żeby po prostu no, nie tyle, że to jakby przetrwać, no bo to wiadomo, że to jest kurs, natomiast żeby sobie w głowie zobaczyć, odczuć, jak to może wyglądać i no, można się o czymś uczyć w teorii, tak, można wiele bardzo czytać na ten temat, natomiast jak się człowiek gdzieś tam znajdzie w jakiejś sytuacji, to się okazuje, że psychika gdzieś tam może działać zupełnie inaczej, może płatać różne figle, więc to jakby już jest specjalny
kurs w takim kierunku. Natomiast w tym początkowym okresie szkolenia nic takiego nie występowało i nie występuje aż w takim znacznym stopniu. I ty przechodziłeś przez te kursy? Tak. Kursy takie kursy mamy. Jesteśmy na niej wysyłani. Okej, okay, kozacko. Brzmi to już kozacko. Będąc żołnierzem już zawodowym, tak. To po prostu wysyłani są ludzie w zależności od tego, jak bardzo są narażeni na tą izolację, tak? No bo jeżeli ktoś wykonuje pracę w sztabie i nawet w razie wojny będzie wykonywał pracę swoją gdzieś tam głęboko na terenie własnego kraju w schronie, no to raczej jego szansa na taką izolację jest znikoma, tak? Natomiast osób, które wykonują typowo gdzieś tam zadania, często gdzieś tam nawet poza linią styczności, no to ryzyko jest znacznie większe. Mhm. Nie wiem, czy słowo kozacko to jest dobre określenie, ale z mojej perspektywy to brzmi kozacko. Nie wiem, czy to jest kozacko doświadczać czegoś takiego. Jak to jest z twojej perspektywy? Nie. Okej, czyli to jest hardcore. Dobra. Słuchałem o tym szkoleniu do Navy Sealsów, bo słucham takiego ziomeczka, nie wiem, czy słuchałeś podcastu Joko, ale gość był właśnie w Navy Sealsach i często u niego są różni ludzie, między innymi instruktorzy z tych batsów, jak się przechodzi do Navy Sealsów, i opowiadali, że jest tam dużo szkoleń w wodzie i że wrzucają tych ludzi do wody, do lodowatej wody i mają tam jakieś zadania do zrobienia i większość tych ludzi, może nie większość, ale to jest podobno mega trudne i ci ludzie próbują wyjść z tej wody i podają ręce tym instruktorom i ci instruktorzy albo podają im rękę, jeden go, i tak jak mu witają się z nim, cześć, dają, nie chcę go wyciągnąć oczywiście. I jeden z tych instruktorów mówi, że jeden gościu go złapał, on mu podał to cześć, a on go wciągnął, chciał go wciągnąć do wody. I on mówi, tak, dobra, wskoczyłem do tej wody, złapałem go, poczekałem, aż zemdleje pod wodą i dopiero wtedy go wyciągnąłem. No, nie, no to te szkolenia do Sealsów, czy ogólnie do wojsk specjalnych, to już jest kompletny hardcore i to jak mówię, że brzmi kozacko, to jest, ludzie co to przechodzą, to są kozacy. Akurat nie słuchałem podcasty, natomiast czytałem książkę właśnie o Sealsach i a propos tego właśnie treningu w wodzie, to była taka właśnie mała dygresja, że najprzyjemniejszym momentem tego było, jak wszyscy leżeli, no bo oni leżeli razem ze sobą, żeby chociaż po prostu jakkolwiek jeszcze utrzymywać tą ciepłotę ciała, przytuleni ze sobą. Jedyny sposób, żeby się chociaż aż tak mocno nie wychłodzić, i po prostu najprzyjemniejszym momentem było, jak ktoś zaczynał sikać, bo chociaż przez odrobinę było ciepło, tak? Tak to opisywali, no więc no to świadczy o tym, do jakiego skrajnego wycieńczenia gdzieś są ludzie doprowadzani, ale dzięki temu no to są prawdziwi kozacy. Tak, wojska tutaj specjalne, a szczególnie jeszcze takie jakieś elitarne, na światową skalę znane formacje, no, są przekozaki. I oni właśnie przez to, że coś takiego przeszli, to wiele rzeczy im nie będzie strasznych, tak? Gdzie my tacy, powiedzmy, zwykli śmiertelnicy byśmy po prostu padli po pół godzinie i powiedzieli, kurde, idę do domu, dziękuję. Idę do biura. No. Powiedz mi, czy ty możesz opowiadać w takim razie o tych twoich szkoleniach, które miałeś? Jak one się nazywają? SLR? Czy jak? To można po prostu sobie wygooglować. To jest SERE. Skrót SERE. Kto chce, to niech sobie wpisze. To są ogólnie to są kursy przeprowadzane według standardów natowskich. Więc w zasadzie są takie podstawy programowe dla generalnie całego sojuszu, tak? I są odpowiednie centra szkoleń, które to prowadzą i po prostu są certyfikowane, tak? Żeby na odpowiednim poziomie to zrobili. Więc to nie jest tutaj nic jakiegoś tam szczególnie tajnego. Każdy, kto chce, to wpisze sobie SERE w wyszukiwarce i może przeczytać, o co tam chodzi, tak? No na pewno nie będzie tam dokładny program rozpisany, natomiast no nie jest to nic tutaj tajnego, tak? A ty możesz mniej więcej powiedzieć, co tam się działo? Znaczy, no nie będę tutaj właśnie wnikał w szczegóły, tak? Bo, dobra, bo, jasne. Bo nie wiem, co tak naprawdę, jakie tutaj podstawy programu mógłbym mówić, więc myślę, że tutaj chyba w te szczegóły wolałbym nie wnikać, żeby się gdzieś tam nie zagalopować, bo szczerze nawet nie wiem, co tutaj mógłbym powiedzieć, co nie mógłbym powiedzieć.
Dobra, jasne, rozumiem, tajne sprawy, nie będę o to pytał. Dobra, to może wróćmy w takim razie do liceum. Kończysz liceum i co się dalej dzieje w tym Dębinie? Piszesz maturę i powtarzasz rok, jak nie zdałeś, tak? Nie żartuję, nie było u nas takich osób, wszyscy zdali. No co, no z założenia każdy, no kto tam wytrzymał 3 lata, no to z założenia każdy składał papiery do wyższej szkoły, wtedy to była Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, tak? Teraz jeżeli ktoś będzie tutaj zainteresowany, no to pod tym hasłem nie znajdzie, teraz to się nazywa Lotnicza Akademia Wojskowa, po prostu ta sama wyższa uczelnia, która jakby zmieniła, została przekształcona w akademię, wtedy jeszcze akademią nie była. No to każdy z nas składał jakby papiery tutaj na tą Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, no i podlegaliśmy całemu jakby procesowi rekrutacji od nowa, tak? Trzeba było napisać CV, wszystko co z tym związane, stawić się na egzaminach sprawnościowych, stawić się na egzaminach wtedy, jeszcze za moich czasów można było wybrać, czy jakby pod uwagę brane były wyniki z matury, czy egzaminy wstępne. I wiem, że jakoś akurat chyba na roku, który ja kończyłem, lepszy przelicznik był z tych egzaminów wstępnych, więc pomimo tam nie wiadomo, jakkolwiek to nie zdał matury, to i tak woleliśmy pisać te egzaminy wstępne. Więc była to matematyka, fizyka, angielski. Angielski według też takich natowskich stanagów, więc na przykład takim dla nas, o właśnie dla tych, co skończyliśmy liceum, to był taki dodatkowy plus, bo już do tych egzaminów z angielskiego mieliśmy możliwość podejść trochę wcześniej, w trakcie tych 3 lat. Jeżeli już mieliśmy na odpowiednim poziomie to zaliczone, no to już jakby ten angielski mieliśmy z głowy. No oprócz tego była rozmowa kwalifikacyjna, no i oczywiście badania, tak? Oczywiście jeszcze badania lekarskie, no to znowu jakby podstawa. Natomiast te wszystkie elementy były brane pod uwagę, czyli właśnie matura lub egzaminy. Egzaminy sprawnościowe, które tam trwały, tam były organizowane przez 2 albo 3 dni i rozmowa kwalifikacyjna. No i na podstawie tego były po prostu wyniki rekrutacji, kto się dostał, kto się nie dostał. No jakby nie było czegoś takiego, że obligatoryjnie po skończeniu liceum w Dęblinie się człowiek dostawał na szkołę wyższą, więc też trzeba było się dalej postarać, tak? Oczywiście byliśmy na przykład fizycznie przygotowani super, tak? No tak jak mówiłem, WF był na wysokim poziomie i wiedzieliśmy dokładnie, jakie są wymagania, więc z takich, no wiadomo, no każdy gdzieś tam, no nie wiem, sprint na 100 metrów, jak ktoś nie jest sprinterem, no to ciężko to sobie wyrobić tak, żeby jakoś, nie wiem, nadgonić super, tak? Ale bieg na 1000 metrów, pływanie można było sobie jak najbardziej wyrobić, podciąganie, brzuszki, można było to wszystko jakby sobie, było wystarczająco dużo czasu, żeby to wytrenować, także jak szliśmy, to szliśmy po prostu na pewniaka i zrobienie 20 podciągnięć na drążku, to każdy wchodził z uśmiechem, robił 20, schodził i obczypywał rączki, tak. Podciągniesz się 20 razy na drążku? No. To jest chyba dużo, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja bym się nie podciągnął. No to jeszcze trochę potrenujesz i się będziesz podciągał. Nie, właśnie z tego co widzę, ci ziomale na siłowni wcale się nie podciągają. To nie jest takie łatwe właśnie. Oni wszyscy ściągają drążek. Słabi. Okay. Może jestem po prostu słaby. Dobra, muszę spróbować, ciekawy. Ale nie, na pewno bym nie zrobił 20. Nie ma szans. Znaczy wiesz co, ja na przykład w tym momencie chyba takich siłowych 20 też nie wiem, czym zrobił. Natomiast też wtedy jest jeszcze coś takiego jak podciągnięcia techniczne. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi, że można jakby tutaj wykorzystując energię opuszczania ciała i ugięcia lekko drążka, bo to robiliśmy na drążku gimnastycznym, który się lekko ugina, do tego pracując odpowiednio nogami, da się jakby odciążyć trochę tutaj, szczególnie te mięśnie powiedzmy pleców, tak? I w ten sposób, gdzie nie wiem, ja myślę, że właśnie gdzieś tak doszedłem chyba w życiu do maksa, około tych 20 podciągnięć siłowych, to myślę, że takich technicznych to spokojnie z 35 było równoważnikiem tego. Czyli jakby dużo można sobie w ten sposób odciążyć. Właśnie się nad tym zastanawiałem, bo jak chodzę na tą siłownię, wyciskam na klatę, wyciskam różne maszyny, ale jak nie robię pompek,
to pompek nie jestem w stanie zrobić. Robię 12 pompek, zrobię, dopiero w pierwszym powtórzeniu może zrobię 16 pompek i nie jestem w stanie zrobić więcej. I jeśli porobię te pompki, to po miesiącu, załóżmy, mogę już bez problemu robić, ale to jest jakby chyba troszeczkę inne mięśnie pracują. To nie jest takie proste zrobić tak z... No, znaczy tak, no jest tak, że no gdzieś tam, jest, jeżeli chodzi o trening siłowy, to zawsze będzie ta adaptacja, tak, do jakiegoś tam ćwiczenia. No ale też tak, no też trening treningowy nierówny, tak? Jeżeli będziesz trenował i chciał po prostu tylko zwiększyć tą liczbę, nie wiem, podciągnąć liczbę pompek, to trochę inaczej będziesz trenował niż po prostu, nie wiem, robiąc jakiś taki po prostu zwykły trening ogólnorozwojowy i tak dalej. No, więc to jest kwestia też podejścia do tego treningu. No ale tak jak mówisz, jeżeli zaczynasz faktycznie gdzieś tam działać w tym kierunku, zaczynasz to ćwiczenie robić, no to idzie ci lepiej, tak? No to my po prostu mieliśmy, byliśmy właśnie, to była ta nasza przewaga jako gości z liceum lotniczego, że wiedzieliśmy dokładnie, znaczy każdy wiedział, jakie będą dyscypliny, ale my mieliśmy wystarczająco dużo czasu na to, żeby się do tego przygotować tak, żeby to po prostu pozaliczać na maksa, bo po prostu gdzieś tam między sobą, tak jak mówiłem, między sobą też zawsze była ta rywalizacja taka i się tam razem motywowaliśmy, więc ktoś bardziej, właśnie ktoś się lepiej podciągał, to motywował innego, ktoś lepiej biegał, to motywował tego, co słabo biegał, tak, no i gdzieś to tam razem zawsze graliśmy do jednej bramki. No właśnie teraz mi powiedziałeś, że jestem słaby i trochę się obawiam, że będę na siłowni się podciągał. Na mnie coś takiego zawsze działa. Generalnie jest tak, że znaczy ja całe życie gdzieś tam ćwiczę na wojskowych siłowniach, więc nie mam porównania, jak ludzie trenują, ile razy się podciągają. U nas też jest troszeczkę inaczej. My co roku, jako żołnierze, co roku zaliczamy egzaminy sprawnościowe i między innymi jest jednym z tych dyscyplin jest podciąganie na drążku. Więc siłą rzeczy ten trening tak, ja na przykład głównym ćwiczeniem na mięśnie pleców to jest podciąganie u mnie. Ja do tego robię dodatkowo coś. Natomiast w każdym treningu na plecy zawsze robię podciąganie i stąd podciągnięcie się teraz na przykład, nie wiem, dla mnie z jakimś podwieszonym ciężarem 10 kg 12 razy nie jest problemem, tak? Bo po prostu to ćwiczenie robię zawsze w treningu, tak? A natomiast tak jak mówisz, ty raz będziesz ćwiczył na wyciągu, raz będziesz ćwiczył na maszynach, stąd jakby ta ilość podciągnięć nie będzie nigdy, no jakby nie osiągniesz tego etapu, tak? Tego samego poziomu, więc wydaje mi się, że to stąd wynika ta różnica. Dzięki za uspokojenie. Podciągacie się nadchwytem czy podchwytem? Nadchwytem. Nadchwytem, dobra, wjechałeś mi na jego, będę się podciągał dzisiaj. Dobra, wracamy do, czyli jesteś w tej szkole, nie szkole, w Akademii Sił Powietrznych, Akademia, nie Akademia, jakoś inaczej się to się nazywało. Wtedy to była Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, teraz się nazywa Lotnicza Akademia Wojskowa, tak? No czyli szkoła wyższa, czyli no uczelnia wyższa, szkoła oficerska, tak, która już kształci stricte na kierunkach wojskowych, tak? To już jest szkoła, którą rozpoczynamy właśnie, jak mówiłem, od tej unitarki, od przysięgi wojskowej, więc już jak zaczynasz zajęcia, to już jesteś już żołnierzem, tak? Już nie ma żartów, czyli wszystkie prawa i obowiązki związane z byciem żołnierzem już na tobie spoczywają. No i to już jest po prostu, to już zaczynaliśmy kształcenie na kierunkach, na takich w zasadzie, na jakie pozwoliły nam właśnie nasze badania lekarskie, tak, pod kątem tych kierunków, jeżeli chodzi o lotnictwo. Natomiast oprócz tego były jeszcze kierunki te dla tych, co na przykład nie mieli zdrowia, żeby latać, to były kierunki naziemne, tam na przykład nawigator naprowadzania, kontrolę ruchu lotniczego. Teraz tych kierunków jest chyba więcej, coś związanego z logistyką, aczkolwiek nie wiem dokładnie, co jest teraz, trochę czasu minęło, odkąd ja skończyłem szkołę, więc tam nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzać w błąd, bardzo łatwo sobie to wygooglować, sprawdzić, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to śmiało. Natomiast wtedy, kiedy ja kończyłem, no to właśnie były te kierunki. No i na tych kierunkach już zaczynaliśmy się kształcić, tak, no szkoła wyższa, czyli wszystko, co związane z osiągnięciem pewnego poziomu wiedzy, czyli tych takich podstaw na sam początek, a do tego poprzeplatane te miesiące
powiedzmy nauki w ławce były poprzeplatane praktykami, czyli tym, co już stricte związane z lotnictwem. No i to już wiązało się z tym, na jakim kierunku się uczyliśmy. No, kierunki były trzy: pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca, tak? I to były te trzy kierunki, które związały się z tym można lotnictwem. Było wybrać. Mhm. To powiedz mi, co się dzieje z. Bo pamiętam, że kiedyś mi opowiadałeś, że tak jak teraz też powiedziałeś, że najpierw zaczęliście od szybowców i spadochronów, później chyba się przesiedliście na jakieś śmigło, ale samolotowy jeszcze samolot, a dopiero później zaczęliście latać na śmigłowcach. Dobrze pamiętam? Tak, tak. Tylko że to już to są jakby dwie różne rzeczy, bo spadochrony, szybowce były, to było związane z liceum lotniczym, tak? To tak, było tak, to, to takie, wiem. No, to była taka dodatkowa rzecz dla nas, jako dla licealistów z Dęblina. Natomiast już później ten nalot samolotowy i jakby dalsze to już jest związane ze szkołą wyższą, tak? Te takie, każdy, kto był na tym kierunku lotnym, przechodził takie, miał takie szkolenie właśnie samolotowe, które określało jego predyspozycję, czy jakkolwiek będzie się nadawał do tego, żeby latać, czy nie. Bo na tym, bo ktoś mógł mieć zdrowie, tak, ktoś mógł się dobrze uczyć, świetnie napisać maturę, natomiast w powietrzu sobie kompletnie nie radzić. No i żeby już na tym etapie, to była taka pierwszy etap selekcji, żeby ocenić, czy ktoś w ogóle będzie się nadawał do tego, czy nie. Żeby po prostu nie zajmował miejsca osobie, która właśnie się może do tego nadawać trochę lepiej. No a dopiero później no to była ten, był ten podział na te trzy specjalności, o których mówiłem. No a podział na specjalności głównie wynikał z badań lekarskich znowu. Bo te osoby z tym najlepszym zdrowiem, no to szły na kierunek pilot samolotu odrzutowego. No i nie oszukujmy się, to chyba było, no to jest marzenie każdego, kto wiąże swoje marzenia z karierą pilota wojskowego, bycie pilotem odrzutowca. Ja nie ukrywam, że to było też moim marzeniem, natomiast gdzieś tam na pewnym etapie wyszło, że mam jakąś formę astygmatyzmu i jakby ten paragraf nie pozwolił na to, żebym studiował na kierunku pilot samolotu odrzutowego, stąd znalazłem się na śmigłowcach i już później po prostu dlatego kontynuacja już była stricte na tym kierunku, na które pozwoliły nam nasze zdrowie. Powiedziałeś, że niektórzy, znaczy powiedziałeś, że jeśli ktoś miał, nie radził sobie w powietrzu, to nie mógł zajmować miejsce komuś, kto radził sobie lepiej. I byli jacyś ludzie, którzy przeszli całą tą szkołę i weszli do samolotu i sobie nie radzili w powietrzu? Znaczy nie, to szkolenie, to podstawowe takie, było, to było przed szkołą, tak? Czyli już na tym etapie to była ta selekcja, to takich osób nie znam statystyk, trochę gdzieś tam osób odpadło, natomiast później w trakcie samego szkolenia praktycznego, już nawet w wojsku, zdarzało się, że ludzie odpadali. To było tak, że no, też ciężko tutaj coś jakby generalizować, tak? Był rok taki, na którym na przykład nikt nie odpadł, a był rok taki, że sporo osób podpadało, po prostu gdzieś tam na jakimś etapie sobie nie radzili, albo doszli do jakiegoś etapu, gdzie się zblokowali. Natomiast najczęściej to jest ten sam początek, tak? No bo jak ktoś już początki załapie, no to później często jakoś idzie. Może to czasem wymaga troszeczkę więcej nakładu pracy, tak? Więcej treningu i to w końcu pójdzie, tak? Ale ten początkowy etap bywa naprawdę trudny. No i zdarzały się takie osoby, i to nawet to nie są pojedyncze osoby, tylko nawet tam jakiś tam procent, który po prostu już na tym etapie został spisywany z tego latania, no bo po prostu nie rokował jakby dalszego postępu. I czy orientujesz się, jaki to były problemy? W sensie zastanawiam się, czy mieli jakiś problem z orientacją, czy się bali po prostu, z czego to wynikało? Wiesz co, no to ja tutaj się wypowiem bardziej, jeżeli chodzi o śmigłowce, no bo jakby najbardziej, no początkowy etap, podstawy, utrzymanie zawisu, tak? Sobie oderwanie się od ziemi, utrzymanie zawisu, przyziemienie. Na filmach wygląda to bardzo prosto, tak? Bo na filmach oglądamy kogoś, kto już to umie robić.
Natomiast w praktyce nie jest to aż takie łatwe, na jakie wygląda, tak? Są to bardzo minimalne ruchy organami sterowania. Jeżeli ktoś po prostu odrobinę się spóźni, tak, z wykonaniem, z przeciwdziałaniem, na przykład przemieszczaniu się, no to zrobi to już za późno, tak? Ten śmigłowiec się za bardzo przemieści. Często wtedy wykona z kolei zbyt duży ruch organem sterowania, żeby powrócić do tych parametrów wyjściowych. No i zaczyna się po prostu karuzela. No i wiadomo, nikt od razu się pilotem nie urodził. No i kwestia jest tego, żeby to w odpowiednim czasie, w odpowiednich tam ramach godzinowych opanować i się tego nauczyć. No i są osoby, które po prostu no ni cholery to nie szło. Dalej popełniały te błędy, czyli inne osoby już powiedzmy na ich etapie radziły sobie bardzo dobrze, gdzieś tam wylatywały samodzielnie nawet już po jakimś tam kilku godzinach szkolenia, a ktoś na początku dalej sobie nie radził. No to po prostu wtedy instruktorzy gdzieś tam stwierdzali, że już po prostu dalej się nie da. Zawsze to się nie odbywa tak, że jedna osoba decyduje, nie, ty spadaj. Tylko wtedy jeszcze jest inna osoba, która to ocenia, inna osoba z jeszcze większym doświadczeniem, która to ocenia, żeby po prostu tego człowieka też nie skrzywdzić, bo ktoś pracował latami, tak, i mógłby zostać bardzo szybko skrzywdzony. Więc to odbywa się w taki sposób, żeby faktycznie kogoś nie skrzywdzić. No i też raz, że nie skrzywdzić, dwa, no osoba, która przeszła jakiś tam proces rekrutacji, jest hipotetycznie dobrym materiałem, tak? Więc no jest dobrym materiałem na przyszłego pilota, więc dalej jest lepsza od tysięcy innych osób. Więc może warto ten, kurde, może niedoszły diament trochę doszlifować. No ale jeżeli już ewidentnie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że no nie da rady, to po prostu no, trzeba było podziękować. No tak, włożyli już kupę pracy w to, żeby wyszkolić tą osobę nawet do tego poziomu, także szkoda by było kogoś spisywać na straty. Powiedz mi, pamiętam, że kiedyś mi mówiłeś, że latanie śmigłowcem jest trudne i zastanawiam się, jak wyglądają te przyrządy, którymi obsługujesz śmigłowiec. W sensie mówiłeś, że tam są jakieś dwa pedały i masz jakiś dziwny drążek i jestem ciekawy, co odpowiada za wirnik górny i co odpowiada za wirnik tylny, jak to się nawiguje. No, w zasadzie sterujesz wszystkimi możliwymi kończynami, tak? W prawej ręce masz drążek, w lewej ręce masz dźwignię skoku i mocy lub dźwignię skoku ogólnego. Zaraz to gdzieś tam wytłumaczę, postaram się jak najbardziej w słowach jak najbardziej obrazowo to wytłumaczyć, żeby właśnie ktoś, kto mnie tylko będzie słuchał, żeby mógł sobie chociaż troszeczkę wyobrazić. No i tak, i mamy orczyk, którym sterujemy nogami. Więc tak, drążek, który trzymamy w prawej ręce, no, powiedzmy, nie różni się wiele od drążka takiej, który spotykamy w samolotach. Aczkolwiek jego, powiedzmy, no sama praca jest może troszeczkę inna, natomiast jeżeli odpychamy drążek od siebie do przodu, śmigłowiec będzie leciał do przodu, tak? Na siebie zaciągamy, będzie leciał do tyłu, w lewo będzie leciał w lewo, w prawo będzie leciał w prawo, tak? Czyli jest to tak, jakbyśmy się bawili takim, nie wiem, zdalnie sterowanym śmigłowcem, mieli joystick i w taki sposób sterowali, tak? No to tutaj odpowiada za to powiedzmy drążek prawa ręka. Lewa ręka, czyli ta dźwignia skoku i mocy lub dźwignia skoku ogólnego, odpowiada za poruszanie się do góry, do dołu. Czyli ona też chodzi po prostu góra-dół. Podciągamy ją do góry, śmigłowiec leci do góry. Opuszczamy w dół, śmigłowiec leci w dół. No i orczyk, nogi, kopiemy prawą nogę, śmigłowiec będzie się obracał w prawo, tak? Będzie się obkręcał. Lewą w lewo, więc to w takim największym uproszczeniu wygląda to tak, więc teoretycznie nic trudnego, natomiast jakby całe to całe, całe jakby trudność polega na tym, że trzeba synchronizować te wszystkie rzeczy naraz. Nigdy nie jest tak, że używamy, że nie wiem, podniesiemy tylko dźwignię skoku i mocy i śmigłowiec nam od razu pójdzie do góry. Nie, bo on się nam też będzie chciał wtedy obracać. Jak się nam będzie chciał wtedy obracać, to trzeba zareagować nogą. A on się też będzie chciał przechylać, więc trzeba też odpowiednio zareagować drążkiem. Więc to jest po prostu koordynacja tych wszystkich rzeczy naraz na początku sprawia problemy. Jest dość trudna. Do tego wirnik się nam właśnie obraca z dużą prędkością, więc zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, śmigłowiec nam się chce obracać w drugą stronę, tak? Trzeba więc temu
temu obrotowi zapobiegać. Do tego, jak coś się obraca dużą prędkością, no to działa jak żyroskop, tak? Czyli jakiekolwiek wytrącenie tego żyroskopu, powiedzmy, ze stanu równowagi, wprowadza wystąpienie wielu innych sił i momentów, którym trzeba po prostu przeciwdziałać, tak? Więc stąd wynika ta trudność, tak? W teorii dość proste, w praktyce na początku dość trudne. Później, jak wszystko, tak, jak nie wiem, w każdym sporcie, wszystko wchodzi w krew, tak? Jak komuś laikowi powiesz, żeby zrobił to solo na poręczy, to w życiu on nie będzie wiedział, jak to zrobić, tak? Ale ty czasem robisz to, robiłeś już to prawie z zamkniętymi oczami, bo wyrobiłeś sobie tę pamięć mięśniową, tak? I tak samo jest tutaj. Wyrobienie pamięci mięśniowej dużo, dużo pomaga, ale wymaga czasu i praktyki. Widzę, że jakaś mucha nie daje ci tam spokoju. Tak. Współczuję. Ja wiesz, wczoraj byłem odwieźć synkowi plecak gdzieś na obręby Warszawy i babeczka mieszkała obok rezerwatu przyrody. Wysiadam tam z taksy i momentalnie po prostu jest tyle komarów, że nie jestem w stanie się opędzić. Nie byłem w stanie wstać w jednym miejscu, więc chodziłem cały czas w kółko, żeby na mnie siadały. I właśnie ta babeczka wychodzi i mówi, że masakra, że właśnie zamówili kogoś od moskitiery, bo z tego rezerwatu przyrody przylatuje tyle. Masakra tam była, one po prostu były tryliard. Współczuję ludziom, którzy tam kupili chatę, serio. No wiesz, wysoka temperatura, pewnie gdzieś tam dużo wody, no i nie trzeba daleko szukać. Ja mam jedną muchę i też potrafi Jeszcze powiedziałeś o top solo na poręczy. Top solo na poręczy dla ludzi, którzy słuchają, to jest trik na rolkach. Wskakuje się na poręcz i zjeżdża się na niej w określony sposób. Powiedziałeś o tym joysticku, drążku, czy jakkolwiek się to nazywa, który masz w lewej ręce najprawdopodobniej, który odpowiada za podnoszenie i opuszczanie mocy w silniku, tak? Znaczy to odpowiada też zwiększenie mocy, bo wiadomo, im jakby tam dalej od ziemi, tym więcej tej mocy jest potrzebne, natomiast oprócz zwiększania mocy, to jakby śmigłowiec lata tak, że odrywanie się i jakby samolot do góry to nie jest sterowane prędkością wirnika, bo wirnik zazwyczaj jest utrzymywany na stałych obrotach, natomiast te łopaty też zwiększają swój kąt natarcia. Czyli tak jakby no, kąt nastawienia przez to kąt natarcia, więc ten ruch powoduje zwiększenie tego kąta, a także zwiększenie mocy silników, bo to po prostu, dlatego to wszystko jest razem połączone. Zwiększa się kąt natarcia, ale żeby dalej ten właśnie wirnik mógł się utrzymać na stałych obrotach, to potrzeba jest też zwiększenia mocy silników. Więc to jest tak jakby wszystko ze sobą połączone. I tylnie śmigło ma ten sam silnik, co śmigło górne, czyli zwiększając w jednym śmigle, w jednym wirniku moc, zwiększasz też w drugim? Tak jak mówiłem, tutaj silnik jest jeden lub silniki są dwa, powiedzmy w skrajnych przypadkach są śmigłowce, które mają trzy. I to są po prostu, to są główne silniki, natomiast do śmigła tego ogonowego napęd jest po prostu przez przekładnię przeniesiony i to jest napęd z tych samych silników, natomiast sterowanie też odbywa się nastawieniem kątów natarcia na tym śmigle, tak? Czyli analogicznie zwiększają się kąty, tutaj śmigłowiec idzie do góry, tak samo tutaj zwiększają lub zmniejszają się kąty i wtedy śmigłowiec będzie się obracał w lewo lub w prawo. To musi być skomplikowane w takim razie, bo właśnie pierwsze, co jak powiedziałeś, że zwiększasz moc, to pomyślałem sobie, że przecież to śmigło jest tylko, tylnie śmigło jest tylko po jednej stronie, więc momentalnie zwiększając moc, no on momentalnie chce się obracać, nie? Tak, no i dlatego trzeba dodać nogi, żeby się właśnie nie, żeby przeciwdziałać tej sile, która by go chciała obracać, tak? No i to jest właśnie to, co już widzisz. Teraz dobrze zrozumiałeś, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o skoordynowanie tych ruchów, tak? Czyli robiąc ruch jednym organem, trzeba zawsze współdziałać wszystkimi innymi, żeby to jakkolwiek zagrało. Dobra, mam głupie pytanie, ale zastanawiałem się nad tym. Prawdopodobnie ty potrafisz mi na nie odpowiedzieć. F-35, jak sobie startuje pionowo i ma ten wirnik w kadłubie, który wypuszcza powietrze w dół,
To prawdopodobnie jest bardzo głupie pytanie, ale zadam je. I on ma tam wentylator, który wypuszcza powietrze w dół, no i odpycha się od ziemi. Zastanawiałem się nad tym, że na początku, jak ten wirnik odpycha się od ziemi, to jakby ziemia jest twarda, więc łatwiej mu się odepchnąć od ziemi, ale co w momencie, jak on jest na pewnej wysokości, już nie ma ziemi pod spodem, więc on się odpycha od powietrza na dole? O co pytam? Tak, to nie jest głupie pytanie, to jest bardzo mądre pytanie, bo na tej samej zasadzie lata śmigłowiec. Mhm. Też, jeżeli jest blisko Ziemi, jest tak zwany efekt tak zwanej poduszki powietrznej, czyli w zawisie blisko nad Ziemią ta część wypychanego przez wirnik powietrza odbija się od tej Ziemi, więc tam moc, która jest potrzebna, jest mniejsza. Im wyżej, tym ta moc wzrasta, tak, żeby to utrzymać. W zasadzie ten efekt poduszki powietrznej działa do dwóch średni, w przypadku śmigłowców do dwóch średnic wirnika nośnego, czyli powiedzmy, wiadomo, obrazowo, średnica wirnika nośnego 15 metrów, czyli do powiedzmy 30 metrów jeszcze będzie działał ten efekt poduszki powietrznej, natomiast później nie. No i to później jakby cała moc potrzebna, czyli wirnik, czy w tym przypadku F-35 ciąg tego, bo tam oprócz tego nie wiem, jak to się tam nazywa, czy to jest nazwane będzie tak jak, nie wiem, wentylator, tak jak w, powiedzmy w niektórych przypadkach, czy ten, oprócz tego też działa, też dysza jest wektorowana i też te dysze, one to, więc powiedzmy, ale to jakby sumaryczna siła ciągu musi zrównoważyć masę całego tego myśliwca. No, w przypadku śmigłowca masę tego śmigłowca, czyli jakby ilość powietrza wyrzucona w dół musi być zrównoważona lub nawet większa, żeby się wznosić do niż masa tego statku powietrznego. Czyli załóżmy waży 10 ton, czyli musi te 10 ton powietrza być non-stop wyrzucane w dół, żeby to zrównoważyć. Więc to działa na takiej zasadzie i faktycznie im wyżej, tym lepiej. No i czyli w przypadku takiego F-35 myślę, że dość ten efekt poduszki powietrznej dość nisko jakby się kończy. No i wtedy to po prostu musi moc być wygenerowana na tyle, żeby zrównoważyć całą masę statku powietrznego. Bo przy samej Ziemi będzie to powiedzmy, nie wiem, no tam jakiś procent tej masy. Dla ludzi słuchających, u Jackowi cały czas na głowie siada mucha, więc wypowiadanie się jest podwójnie skomplikowane. mam nadzieję, że w końcu sobie poleci. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tak. Okej, okay. Jak gadamy już o śmigłowcach, to jest. Pamiętam, że latałeś na Mi-2, później pamiętam, że mówiłeś mi, że chcesz latać na Mi-17 albo i na Mi-24 też była jakaś możliwość. I od tamtej pory chyba o tym nie gadaliśmy, więc jestem ciekawy, jak to wygląda w tym momencie. Tak, no w tym momencie latam na Mi-24, więc jakby tak, to do czego dążyłem, gdzieś tam zawodowo się udało mi się to osiągnąć, więc to też takie spełnienie marzeń, tak, kiedy już wiedziałem, że będę, że jakby nie będę latał na myśliwcach, tak, co zawsze mi się marzyło, tylko były te śmigłowce, tak, to jakby takim najfajniejszym celem, no to właśnie było właśnie ten Mi-24, no udało się to osiągnąć, więc tak, więc to jest teraz typ, na którym obecnie latam. Taki moment przejściowy, że jakby przeszkalałem się na ten typ, latałem jeszcze na tym wielozadaniowym Mi-2, natomiast teraz już na aktualnym etapie tylko zadanie na tym. Mi-24. Tak. I latałeś w międzyczasie na Mi-17, czy od razu z Mi-2 na Mi-24? Nie, nie, nie. To jakby jest uwarunkowane miejscem, w którym się służy, tak? No, gdzieś tam baza, w której służysz, ma. Nie w każdej bazie latają wszystkie typy śmigłowców, tak? Jest to oczywiście związane z zadaniami, jakie wykonują. No, w bazie, w której obecnie służę, no, te śmigłowce nie występują, nie latają, więc nie miałem nigdy nawet okazji wykonywać na nich lotów. Więc to jakby ten etap w ogóle nie mógł wejść w grę.
Dobra, to powiedz może ludziom, na czym polega latanie Mi 2 i do czego ona służy, i Mi 24, a później jestem mega ciekawy w takim razie, jak wyglądają twoje wrażenia po przesiędzięciu się z Mi 2 na Mi 24, bo to musi być kozackie. No co, Mi 2 jest dość małym śmigłowcem. No nie jest, można powiedzieć, że jakimś tam bardzo lekkim, natomiast jest uznawany za śmigłowiec lekki. Stara, poczciwa konstrukcja, w zasadzie no, wielozadaniowa. Pytasz, do czego jest wykorzystywany, to tak patrząc, można powiedzieć w przypadku Mi 2, do czego on nie jest wykorzystywany, bo faktycznie. Jest, można przystosować go do wszelkiego rodzaju zadań, tak? No podstawowe zadania, tak, szkolenie. Też mi dwa w Dęblinie na szkole były, więc tak, szkolenie podstawowe, jak najbardziej śmigłowiec, który do tego się idealnie nadaje. Wszelkie zadania transportowe, są wersje uzbrojone, więc jak najbardziej do szkolenia, do strzelania z działka, do strzelania z rakiet niekierowanych, do strzelania też z rakiet kierowanych, wersje sanitarne, czyli do wszelkiego rodzaju poszukiwania i ratownictwa. Swego czasu Mi-2 przecież latały w lotniczym pogotowiu ratunkowym, dopóki nie zostały kupione eurokoptery, przez wiele, wiele lat tam służyły. Jeżeli chodzi nawet nie o wojsko, no to Mi 2 latały agro, tak? Lotnictwo agro się opierało głównie na śmigłowcach Mi 2, no, czasy no, już dość wiele lat temu. Jeżeli chodzi o jakieś tam specjalne wyposażenie, no to mamy też, jest na przykład wyposażenie dodatkowe, które służy do stawiania zasłon dymnych. Z takich ciekawszych rzeczy. Były wersje, które służyły do stawiania min z powietrza. Więc tak naprawdę wiele, wiele różnych zastosowań. Natomiast Mi 24 no już jest typowo takim uderzeniowym śmigłowcem o lepszych na pewno osiągach, tak, w porównaniu do Mi 2. Jest śmigłowcem praktycznie 3 razy cięższym, więc jest na pewno tutaj potężniejszy. Unikatowe jest to, że też oprócz tego, że gdzieś tam jest śmigłowcem głównie jakby tutaj do wsparcia, tak, z powietrza i do wykonywania jakichś tam zadań wsparcia, to też może zabrać desant, tak? Co akurat jest takie unikatowe, jeżeli chodzi o wszystkie inne takie śmigłowce bojowe, tak, na całym świecie, więc to jest taki dodatkowy atut, aczkolwiek to jest taka tylko dodatkowa rzecz, no bo jakby główne zadania transportowe, tak, no, będą spoczywały na innych śmigłowcach niż na tym, ale jeżeli zaszłaby taka konieczność, tak, to tutaj jak najbardziej istnieje taka możliwość. No co, no więcej na pewno, tak, więcej uzbrojenia może zabrać, jest to bardziej różnorodne uzbrojenie, tak jak mówiłem, większe osiągi, zdecydowanie większe prędkości, no generalnie możliwości jakby wykraczające, aczkolwiek jeżeli chodzi o ilość zadań, do których może zostać użyty, no to z racji tego, że jest to bardziej tak ukierunkowane na uderzenie, na atak z powietrza, no to jakby mniejsze możliwości, tak, niż tutaj wspomniana wcześniej Mi 2. Jeżeli chodzi o, zadałeś też pytanie o przejście z jednego typu na drugi, no różnica znaczna, tak? Ja się przysiadłem już tam, mając troszeczkę doświadczenia, więc jakby to jest śmigłowiec i to jest śmigłowiec, tak? Natomiast całkiem inne zachowanie, tak? Prawie 3 razy większa masa, więc zdecydowanie też większa bezwładność, jeżeli chodzi o sterowanie. I taka największa rzecz, która też odróżnia ten śmigłowiec od innych, układ kabiny. Większość śmigłowców jest tak, że 2 pilotów siedzi obok siebie, tak? Chociaż akurat Mi 2 jest śmigłowcem, gdzie załoga może być jednoosobowa. Natomiast nawet jak też, to ten fotel jest z boku. I jakby w trakcie szkolenia czy wykonywania zadań, tych 2 pilotów zawsze widzi siebie, obserwuje. Więc jest to tak jakby wykonywanie zadań jest łatwiejsze, tak? Szczególnie na przykład relacja instruktor-uczeń, dokładnie instruktor widzi każdy ruch, widzi, jak się zachowuje, czy ta osoba jest, nie wiem, zestresowana, podenerwowana, czy jest, powiedzmy,
pewna tego, co robi, to widać. Tam natomiast Mi-24 jest kabina typu tandem, czyli są dwie kabiny, jedna za drugą, a w zasadzie tutaj nawet jedna nad drugą, gdzie zupełnie dwie osoby między sobą się nie widzą, więc ta współpraca w załodze jest zupełnie inna. Jedyne polega tylko na tym, co wymieniamy się przez radio, tak? Czyli trzeba dużo więcej ze sobą mówić, żeby dwie osoby wiedziały, jakby kto dokładnie co robi. No i to jest też taka jakby znaczna różnica, która jakby wyróżnia tutaj albo jakby odbiega od innych typów śmigłowców. Bo te kabiny są, one nie są połączone, nie ma tam takiego małego przejścia, one są odcięte od siebie, nie? Takie dwie kulki. Znaczy jest, ale to jest tylko takie no przejście, powiedzmy, no, nic się przez to nie zobaczy, tak? Tak na dobrą sprawę miejsce pod tablicą przyrządów, gdzie tam pilot z górnej kabiny ma nogi, tak? No to na tej wysokości pilot z dolnej kabiny ma głowę, tak? Tylko pół metra bliżej. Więc to jest połączone, natomiast nie ma żadnej możliwości jakby ingerencji lub zobaczenia czegoś. Nie ma takiej możliwości. Okej, okay, a jak krzykniesz, chociaż to słychać cię tam w drugiej kabinie? Na ziemi, jak są silniki wyłączone, tak. Natomiast jak już tylko jest śmigłowiec uruchomiony, to nie ma szans. To jest wszystko tak głośne, że nie ma szans, już tylko przez radio. Dobra. On jest, dobrze pamiętam, że to jest najszybszy śmigłowiec, czy on już nie jest najszybszy? Wiesz co, są, jest zdecydowanej czołówce. Są śmigłowce, tak, które są tam, te rekordy mają tam delikatnie wyższe. Natomiast to nie są duże różnice. Ogólnie no śmigłowce ze swojej natury nie latają z dużymi prędkościami, bo po prostu fizycznie jest to niemożliwe. Są po prostu pewne ograniczenia, których nie da się obejść. I na przykład na śmigłowce w takiej klasycznej budowie nigdy nie będą latały z prędkościami rzędu, nie wiem, 600, 700 czy nawet 500 km na godzinę. Po prostu ograniczenia aerodynamiczne, które jeżeli chodzi o wirnik nośny i o prędkości tam powstające, nie pozwalają na to, żeby one latały szybciej. Więc te jest w czołówce, aczkolwiek nie jest najszybszy, tak? Są tam jakieś typy, które latają szybciej, chociaż jeżeli chodzi o takie o śmigłowce wojskowe, to myślę, że tutaj to typowo szturmowe, to myślę, że chyba tutaj tak, to może być pierwsze miejsce, to może być czołówka. Powiedz mi, ty Mi-24, on ma teraz jakieś dużo update'ów zrobionych, czyli ty latasz na Mi-24 którym? Bo one są jakieś, mają różne dziwne wersje teraz, nie? Są dwie wersje w zasadzie. Są dwie wersje, są wersje D, wersje W. One nie wdając się w szczegóły, nie są jakoś tam bardzo, nie różnią się znacznie, tak, pod względem uzbrojenia, tak, są nieznaczne różnice, więc nie są to, nie ma, to nie jest tak, że jest dużo wersji i się znacznie różnią, bo w zasadzie to są dwie wersje i nie różnią się znacznie. Okej. Jedną widziałem z jakimś radarem, czy czymś takim podczepionym do przodu. Wydawało mi się, że to jest jakaś inna wersja, ale może czegoś nie skumałem po prostu. Może, znaczy, to może po prostu każdy tak ma, bo jest to powiedzmy radar tam związany z jednym systemem uzbrojenia, ale to każdy z tych, które u nas latają, takie ma, więc. Dobra. Więc to myślę, że to było to. A jak się zmienił w takim razie twój trening? No bo domyślam się, że mówiłeś, że mieliście jakieś wyrzutnie rakiet w Mi-2, a teraz masz Mi-24, który jest tylko i wyłącznie do ataku. Czy w takim razie to, w jaki sposób trenujecie, się zmieniło? Znaczy są programy szkolenia, tak? Według których to są dokumenty, według których działamy. I no fakt, że tak, no jest to użycie, no jest jakby siłą rzeczy w szkoleniu, ewentualnie później w treningu jest troszeczkę więcej tych elementów. Czy znacznie więcej? No, może nie aż tak znacznie, tak? Ale tak, no jest jakby tutaj, jest jakby trochę więcej, może troszeczkę większy nacisk na już później na trening, na współpracę
w ramach bezpośredniego wsparcia lotniczego. To jest zadanie, które jest wykonywane we współpracy z wojskami lądowymi, czyli powiedzmy wsparcie własnych wojsk w bliskim kontakcie z ogniowym. I to jest jedno z takich podstawowych zadań, do których my się przygotowujemy, więc tutaj jakby tego treningu jest więcej, jak mamy po prostu okazję współpracować z tymi wysuniętymi nawigatorami naprowadzania, bo tak się nazywa ich funkcja, to wtedy trenujemy to i w trakcie szkolenia, i w trakcie ćwiczeń, tak, no, w przeciągu roku wiele różnych ćwiczeń odbywa się na terenie naszego kraju, więc praktycznie zawsze kiedy wojska ćwiczą, no to tutaj mamy możliwość trenowania i jakby pogłębiania swoich umiejętności, zgrywania tej współpracy. Dobra, właśnie googlowałem przed chwilą, żeby przypomnieć sobie, czy Mi-24 z przodu ma działko, ale ma działko z przodu. I jest różnica jakaś pomiędzy pierwszym a drugim pilotem w tym śmigłowcu? Znaczna. Okay. Znaczna. Ten, który siedzi z dołu, to jest, no, właśnie on jest odpowiedzialny za, znaczy no ma więcej, nie więcej, w sensie jego bardziej główną rolą jest właśnie obsługa systemów uzbrojenia. Ten karabin, który jest z przodu, jest na ruchomym stanowisku, więc właśnie sterowanie tym karabinem, no oprócz tego tam sterowanie pozostałymi systemami uzbrojenia, natomiast pilot z górnej kabiny jest tym głównym pilotem jakby lecącym, tak? On ma tam, dwie kabiny różnią się pod względem wyposażenia, jeżeli chodzi o przyrządy. W dolnej kabinie tych przyrządów jest zdecydowanie mniej, natomiast jest więcej właśnie tego wszystkiego związanego z uzbrojeniem, natomiast w górnej kabinie jest więcej przyrządów związanych z pilotowaniem, ale też jak najbardziej wykorzystanie uzbrojenia, tylko po prostu innych systemów, tak? Więc to zawsze jest współpraca i zawsze załoga jest w zasadzie trzyosobowa, bo zawsze też lata technik, więc nigdy nie ma takiej możliwości, żeby na przykład poleciała jedna osoba tylko właśnie z jednej kabiny, tak? Zawsze to jest załoga, nigdy nie wykonuje się tutaj lotów nie w załodze, tylko pojedynczo, no bo to musi być współpraca wszystkich osób razem. Dobra, coś tam się u ciebie wydarzyło, bo widzę, że cały czas patrzysz na prawo. Co? Mucha. Okej, okay, myślałem. Teraz po nodze. Myślałem, że ktoś do ciebie przyszedł i cię nie, rozprasza. Czyli jak jesteś pilotem, to szkolą was na oba miejsca, czy szkolą was tylko na jedno miejsce? W zasadzie na oba, tak? Jest po prostu tak, że najpierw zaczyna się od tej funkcji drugiego pilota, później się przeszkolamy na funkcję dowódcy załogi, więc jest to proces, który trwa trochę czasu, ale tak, jest tak, że po prostu zaczyna się od tej pierwszej funkcji, później się przeszkala na tą jakby ważniejszą, trudniejszą, tak, bardziej odpowiedzialną, natomiast dalej ma się, już się wtedy jest najczęściej wyszkolonym w pełni w tej drugiej funkcji, więc możemy wykonywać wtedy zadania w załogach raz tak, w zależności od zadania, w zależności od tego, kto jest skierowany do jakiego zadania, tak, na jakim etapie wyszkolenia jest, to wtedy tak dobieramy załogi i możemy wtedy zarówno z jednej, jak i z drugiej kabiny wykonywać. Dobra. Ja się trochę głupio czuję, rozmawiając o tych sprawach, bo ja z perspektywy osoby, która nigdy nie była w wojsku, jak słyszę o tym, że latasz Mi-24, to sobie myślę, kurwa, jaka zajawa, że możesz strzelać rakietami. Natomiast ty z twojej perspektywy patrzysz na to, że to jest turbo odpowiedzialna praca i wiesz, co się dzieje, jeśli rzeczywiście strzelisz kogoś tymi rakietami, więc to już dla ciebie nie może to też jest zajawa, ale jakby podchodzisz do tego z dużo większą powagą, więc zawsze jak o tym i zawsze chcę zadać jakieś pytanie, to się muszę łapać na tym, żeby nie traktować tego tak samo, jak mówiłeś o tych szkoleniach, że to nie było wcale przyjemne, natomiast z mojej perspektywy wydaje się, że to jest super. I chciałem cię zapytać, jakie to jest w takim razie uczucie, jak w końcu wsiadasz w Mi-24 i możesz strzelać rakietami w jakieś cele, powiedz, jak to wygląda. Znaczy tak, ogólnie jest to, na pewno jest to zajawa, w sensie jest to
generalnie, no w moim przypadku, ale w przypadku myślę zdecydowanej większości osób, które wykonują ten zawód, no jest to, nie oszukujmy się, spełnienie marzeń. I jakby patrząc tak na chłodno, to oczywiście zajawa wielka, tak, super. Natomiast w momencie, kiedy już się wykonuje te zadania, to tak jak mówisz, przychodzi powaga, przychodzi pełne skupienie, nie ma czasu na jakieś takie rozkojarzenie, na to, żeby po prostu, o, ale fan, zabawa, ha. No bo tak jak mówisz, odpowiedzialność jest duża. Odpowiedzialność jest duża przy każdym, w zasadzie przy każdym zadaniu, przy każdym locie, a szczególnie już przy lotach z wykorzystaniem uzbrojenia, no to ta odpowiedzialność jeszcze bardziej wzrasta, tak? Oczywiście zachowywane są wszelkie warunki bezpieczeństwa, tak? Nie wsiada na pewno nikt, kto by nie był do tego w 100% przygotowany i każdy zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności, więc tak jak mówisz, w momencie już wykonywania jakichś takich zadań, to jest 100% skupienia, a nie taki fan. Na fan, czy na takie, nie wiem, odetchnięcie i tak sobie pomyślenie, że ale fajnie, przychodzi czas potem, tak? Kiedy się wyjdzie z kabiny, można sobie z kumplami, tak, którzy na przykład są na tym samym poziomie, tak, którzy czekali na dojście do jakiegoś poziomu, sobie pogadać, tak, zbić pionę, powiedzieć, ale fajnie, wymienić się doświadczeniami, tak, wymienić się nawet jakimiś małymi błędami, które wykonaliśmy, żeby inni mogli z tego na przykład wyciągnąć też jakieś lekcje, to też trzeba umieć o tym mówić. I to jest czas na to wtedy. Natomiast w momencie, kiedy to robisz, to jest pełne skupienie, no bo jak sam zauważyłeś, że jesteś sobie, widzę, w stanie wyobrazić, że odpowiedzialność jest duża. No to w zasadzie tak jak sobie to wyobraziłeś, to tak to wygląda w rzeczywistości. No, odpowiedzialność duża przy samym treningu, bo tam też są, chociaż tam, gdzie strzelacie, nigdy nie ma żadnych ludzi. Czy jest czasami tak, że trenujecie sobie z jakimś wojskiem, no, które jest na ziemi i musicie jakby supportować? No, w zasadzie no, zawsze to jest na tyle zorganizowane, żeby ta odległość była na tyle duża, żeby nikomu nic się nie stało, tak? Natomiast to podczas niektórych ćwiczeń, no to nie jest tak, że robi się, nie wiem, uderzenie w jakieś miejsce i na tym poligonie nie ma nikogo innego. W miejscu, gdzie mają ułożyć się, powiedzmy, pociski, tam na 100% nikogo nie ma. Mhm. Ale jeżeli ja bym to miejsce źle rozpoznał, źle bym został na przykład, nie wiem, naprowadzony, albo ja bym nie miał 100% pewności, oczywiście jak ja bym osobiście nie miał 100% pewności, to bym nie wykonał, powiedzmy, tego zadania. Natomiast, natomiast jakby faktycznie coś bardzo poszło nie tak, no to ci ludzie gdzieś tam, no nie są w bezpośredniej odległości, ale już gdzieś tam w okolicy są. Więc jakby coś poszło bardzo nie tak, to jest też ryzyko, że można by, mogłoby się coś stać. Ale to musiałoby coś pójść bardzo nie tak i no po to człowiek właśnie się szkoli latami, żeby do takich rzeczy nie dochodziło. Aczkolwiek wypadki chodzą po ludziach, tak? Wszędzie się zdarzają wypadki, wszędzie się zdarzają błędy, a błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, tak? Więc tutaj też jakieś tam bardzo, bardzo minimalne ryzyko jest. Dobra. Nie powiem, że brzmi kozacko, chociaż tak myślę, ale staram się zachować powagę sytuacji. Powiedz mi, jak teraz trenujecie i jak wygląda jakby horyzont tego, co możecie robić w przyszłości? Jak to wygląda na przykład z jakimiś wylotami? Teraz się lata do Afganistanu, Iraku czy Iranu? Jak to teraz wygląda? Nie, w zasadzie teraz tak. Irak już wiele lat temu się skończył, Afganistan w zasadzie teraz ostatnio już całkowicie Polska ściągnęła ostatnich żołnierzy z Afganistanu, więc akurat tam nie ma. Jeżeli chodzi o lotnictwo śmigłowcowe, to już od 2012 roku nie było tam misji, więc w zasadzie teraz głównie ten proces polega na tym, jakby na szkoleniu nowych osób, tak, żeby, standardowo, tak, młodsze osoby przychodzą, starsze osoby odchodzą, żeby po prostu jakaś pewna ilość personelu była
stale przygotowana do wykonania zadań, bo wszystko jest nieprzewidywalne, tak? Iraku, Afganistanu też nikt nie planował z dużym wyprzedzeniem, tylko to wychodzi nagle. No i po prostu jakby cała idea nie tylko lotnictwa, ale w zasadzie całego, wydaje mi się, tutaj przygotowania i całego szkolenia wojskowego polega na tym, żeby właśnie w razie, kiedy będzie taka konieczność, ludzie mieć wystarczającą ilość ludzi i sprzętu, żeby móc jakieś zadania wykonywać. No i to jest cała idea tego, więc właśnie my teraz szkolimy się, trenujemy tak, żeby to robić. No i proces polega na tym, że tak jak mówiłem, ktoś zaczyna się szkoli, później najczęściej tak dochodzi do pewnego etapu, gdzie jest praktycznie na maksa wyszkolony i no nie zawsze, ale często on zostaje instruktorem i on się dzieli swoim doświadczeniem i szkoli innych, tak? No i to jest taki ciągły proces. To nie jest tak, że nie wiem, instruktor przychodzi zupełnie skądinąd i po prostu szkoli. To jest każdy, kto się szkolił, później jest jakby wykorzystywany tak operacyjnie, a część z tych osób zostaje instruktorami, żeby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, więc to tak jakby jest taki organizm samowystarczalny. A powiedz mi, jak działy się te różne dziwne rzeczy na Ukrainie jakiś czas temu i na Białorusi swoją drogą też tam było przez chwilę grubo. Jak do tego podchodzą ludzie w wojsku? Czy to jak dzieje się coś takiego, to zaczynacie się przygotowywać, czy raczej patrzycie na to z przymrużeniem oka, czy... Wiesz co, nie ma czegoś takiego, że zaczynamy się przygotowywać, bo no przed chwilą, tak jak wspomniałem, jesteśmy Tak. na bieżąco jakby wojsko generalnie stara się utrzymać tak jak najwyższy poziom, tak możliwie jak najwyższy poziom tego wyszkolenia i przygotowania. Więc to nie jest tak, że jak coś się nagle dzieje na Ukrainie, to my dużo, dużo bardziej zaczynamy się nagle przygotowywać. A to, co się jakby dzieje u każdego, to już jest chyba indywidualna jakby interpretacja każdego z osobna, jak to podchodzi do tego, czy wtedy się zaczyna bardziej stresować tym, że ten konflikt może eskalować i możemy my w tym wziąć udział, czy nie, no więc to tak, my jesteśmy akurat, powiedzmy, tak, najważniejsze decyzje zapadają na naprawdę wysokich szczeblach, tak, i dopiero na tych wysokich szczeblach ludzie tam może coś będą więcej wiedzieć, czy ten konflikt może eskalować, czy nie. My jako wojsko, które po prostu jesteśmy tak, nazwijmy to, wyrobnikami, my o tym nie decydujemy, my nie mamy na to najmniejszego wpływu, więc my tutaj nic jakby ponadto nie robimy. Chcecie zapytać o twoje takie podejście bardziej psychologiczne do tego, co robisz, bo żołnierze, policjanci, strażacy to jest jakby taka specyficzna grupa ludzi, którzy są gotowi ryzykować za społeczeństwo, za państwo. Jakby ciężko mi to jest określić. I po pierwsze, to jest między wami taka niepisana sztama, z tego co pamiętam, że dogadujecie się i szanujecie się nawzajem. A druga sprawa, to chciałem się ciebie zapytać, jak to wygląda, bo jakby poszedłeś pracować na śmigłowcach, bo chciałeś latać, z tego co rozumiem, może zrozumiałem źle, a później jak idziesz do szkoły wojskowej, to dochodzi do tego to ryzyko, że cały czas jesteś tak właściwie w gotowości i jeśli będzie jakiś konflikt, to zostaniesz wysłany z tym śmigłowcem na konflikt. Jak do tego podchodzisz? Czy to przyszło jakoś naturalnie, że jesteś gotowy na to, czy zawsze chciałeś uczestniczyć w czymś takim, czy jak to wygląda? Więc tak, to tylko króciutko na twoje pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałeś, tam policja, straż pożarna i tak dalej. Słowem klucz, które może jakby tutaj wyjaśnić, że to nie jest praca, tylko to jest służba. Tak, tak samo wojskowe też jest służba i to jakby wyróżnia te wszystkie nas tutaj, powiedzmy, spośród innych zawodów, tak? Bo inne zawody to jest praca. Praca, nie podoba ci się, odchodzisz, tak? Natomiast tutaj podejmując to, że służysz, tak, no to się wiąże, czasem ludzie mówią, że ile te, nie wiem, służby mundurowe, ile nie mają różnych profitów, tak, ale to się wiąże z mnóstwem obowiązków i wyrzeczeń. No i tu jest właśnie tak jakby, myślę, że płynnie mogę przejść odpowiedzi na to drugie pytanie. Tak, u mnie najpierw się to związane było stricte z lotnictwem. Ja po prostu marzyłem o lataniu i stąd się to wzięło, a później to przyszło chyba tak naturalnie, jakby, że tak, no jestem,
staje się żołnierzem, no to w razie konfliktu, tak, mam pełną świadomość tego, że jak będzie taka konieczność, to chcę czy nie chcę, po prostu muszę, jadę i wykonuję zadania. Jeżeli ktoś by miał tutaj wątpliwości jakieś, no to chyba właśnie taki ostatni etap, kiedy można było zrezygnować, no to przed tym, tak? Natomiast każdy, kto podjął świadomą decyzję, tak? No każdy podjął decyzję, będąc już pełnoletni, w pełni świadomości, musiał sobie zdawać z ryzyka albo po prostu ze wszystkich obowiązków, które będą z tego wynikały. Więc mamy świadomość tego, no ale też no jakby po to robimy, tak? No jest to właśnie służba, która ma być wykorzystana w razie takiej konieczności. Okej. Zastanawiam się nad tym. Ja przez długi czas, zanim zacząłem słuchać podcastów, bo teraz słucham sporo podcastów wojennych i tak właściwie to zmieniło moje podejście do wojny, bo zawsze byłem takim w cudzysłowie pacyfistą, ale tak naprawdę to nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje i w ogóle się tym nie interesowałem. Wydawało mi się, że wojna jest bez sensu i że Stany są w Iraku, w Afganistanie po naftę. A co to dalej może być prawdą? Jakby nie chcę w to wnikać. Natomiast do czego się dowiedziałem, słuchając żołnierzy i słuchając tych podcastów właśnie o Navy Sealsach, to często ich ludzie pytają, czy wojna się kiedykolwiek skończy i oni mówią, że wojna się nigdy nie skończy. Bo właśnie ludzie odnosili się do tego, dlaczego wojna w Iraku tyle trwa, skoro Stany mają taką siłę, że mogliby tę wojnę wygrać tak właściwie w ciągu roku, gdyby chciały. I ci goście mówią, że wojna tyle trwa, bo po pierwsze nie chcą zabijać dużo cywili, a po drugie wojna nigdy się nie skończy, dlatego bo zawsze są gdzieś źli ludzie, którzy chcą wykorzystać swoją władzę do tego, żeby zaszkodzić innym ludziom i jakby zachowywać się agresywnie. I ktoś musi tam jechać i z nimi walczyć, bo inaczej, jeśli oni nie pojadą walczyć z nimi, to dzieją się takie sytuacje jak w 9-11, czyli ten atak terrorystyczny na World Trade Center. I to jest coś, co zmieniło kompletnie moje podejście, bo tak jak ci mówiłem, wcześniej podchodziłem do wojny jako do czegoś niepotrzebnego. I czy ty żyjesz też w takim przekonaniu, czy jak ty podchodzisz do wojny? Generalnie teraz w obecnych czasach to nawet samo pojęcie wojny myślę, że jest trudniej zdefiniować, bo to już nie jest takie klasyczne pojęcie, tak, że nie wiem, że ścierają się dwie armie ze sobą, tak, na koniach i walczą o terytorium. Teraz wojna ma dużo więcej oblicz, tak, gospodarcze, ekonomiczne i często nawet to nie będzie tak na co dzień widoczne, a ta wojna gdzieś jest prowadzona, tak. I tutaj zgodziłbym się z tobą, że gdzieś będą źli ludzie, którzy będą chcieli to w jakiś sposób wykorzystać. Tylko że często to już właśnie teraz nie będzie tak, że ich celem będzie zdobycie większego terytorium, ale zdobycie większej władzy, zdobycie większych wpływów i tak dalej. Więc ja uważam, że człowiek jest tak skonstruowany, że zawsze tak będzie, a im dłużej na przykład będzie przyzwolenie na to, żeby właśnie, nie wiem, jakby odpuszczać i tak dalej, to prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto tę sytuację wykorzysta, kto wykorzysta słabość innych, żeby właśnie móc samemu zdobyć więcej. No jakby stąd i tutaj jakby stąd wraca, znaczy wraca, może nie wraca, ale właśnie przychodzi taka jakby odpowiedź na pytanie, czy konieczne jest utrzymywanie wojska, tak? Bo ktoś powie, no przecież w zasadzie od II wojny światowej, tak? Mija już tyle lat, nic się nie dzieje, jesteśmy w NATO, nic się nie dzieje, no to po co na to wojsko, tak? No wiele osób naprawdę zadaje sobie takie pytania i oni wierzą w to, że można by te, nie wiem, twierdzą, że przecież tyle pieniędzy można by to przeznaczyć, tak, na, nie wiem, żłobki, tak, albo na służbę zdrowia. No tylko, że właśnie jakby tak, nie wiem, powiedzmy całe NATO pomyślało, no to myślę, że naprawdę byłby bardzo króciutki czas, żeby się znalazł ten tak zwany właśnie, jak tam określiłeś, ktoś zły, kto by tę sytuację próbował wykorzystać, tak? No i tylko pytanie właśnie tutaj jest, jak te siły się gdzieś tam będą równoważyć i kto sobie na ile będzie mógł pozwolić. I szczerze też nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek doszło do sytuacji, żeby nie było żadnych wojen, żadnych konfliktów.
Czy to będą mniejsze, większe konflikty? Wydaje mi się, że będą zawsze. Tak, oni dokładnie tak samo mówią. Mówią, ludzie się często ich pytają o to, czy wierzą w te pogadanki polityczne, jeśli chodzi o wojnę. A oni zawsze odpowiadają, że ja tam byłem i widziałem na własne oczy, co tam się dzieje. I jakby to, co mówią w telewizji, to, co mówi polityk całej masie, to jest jedna sprawa. A to, że ja widzę zamordowanych ludzi na ulicy i różne inne rzeczy, których i płaczące kobiety, bla, bla, bla. Oni opowiadają mnóstwo rzeczy. Swoją drogą, Joko Podcast bardzo polecam wszystkim, jeśli ktoś jest zainteresowany słuchaniem o wojnie. To jest lider Navy Sealsów, który nagrywa aktualnie mega popularny podcast. I oni właśnie opowiadają, że widzieli to na oczy, że współpracowali z tymi Pakistańczykami i że to, co się mówi w telewizji, to, co mówi polityka, to jakby nie ma większego znaczenia, bo to, co widzi człowiek na żywo, to ma znaczenie i wiedzieli, o co walczą. Co jest, jeszcze raz podkreślam, to była dla mnie nowość, także ja też się czuję trochę szczerym lajkiem w tej kwestii. No media są, mają ogromny wpływ, tak? To jest ogromna władza i jakby to jest kolejny wymiar wojny, która właśnie się odbywa w mediach. Informacja, dezinformacja i tak dalej. Często to będzie potężniejsze niż jedne jednostki wojskowe, tak? Bo po prostu wpływają na gdzieś tam wojsko może wpłynąć, nie wiem, lokalnie na jakąś tam część, nie wiem, terytorium, a media potrafią wpłynąć na przykład na cały naród, tak? Więc nie ma takiej siły fizycznej, która byłaby w stanie to jakby zrównoważyć, więc faktycznie a w dzisiejszych czasach też nawet myślę, że nie jesteśmy świadomi tego, jak wielką skalę to przybiera, bo pewnie sami gdzieś tam poniekąd dajemy się manipulować, pomimo tego, że nam się wydaje, że przecież w internecie mogę sobie przeczytać, co chcę i przecież nie muszę słuchać, to, że nie słucham, nie oglądam telewizji, to przecież sobie sam mogę znaleźć informacje wiarygodne. Tak, tak. Te informacje też ktoś tworzy, tak. Wystarczy sprawdzić albo dwie różne wyszukiwarki typu Bing i Google, albo Google'a u siebie i u kogoś innego i wpisać dokładnie te same rzeczy. I Google potrafi wysypywać dwie różne informacje dwóch różnym osobom, bo są określeni w wyszukiwarce Google'a jako jakaś określona grupa targetowa, której wyświetlamy takie informacje, a nie inne. Wyświetlamy im informacje z lewej strony, a nie z prawej i tak dalej. Także no, można właśnie, się tam. To jest taka moc, że po prostu tutaj nawet najsilniejsze mocarstwa militarne myślę, że miałyby tutaj problem, żeby to zrównoważyć. Tak, plus dochodzi do tego też nasza głowa, to, że mamy tendencję do chcenia, do chęci wierzenia w rzeczy, które potwierdzają nasze przekonania, czyli że łatwiej jest nam uwierzyć w coś, z czym się zgadzamy, niż w coś, z czym się nie zgadzamy. Także nawet jeśli zobaczysz informację i się z nią nie zgadzasz, to jest bardziej prawdopodobne, że w nią po prostu nie uwierzysz i stwierdzisz, że to jest fake news. Więc oprócz tego, że media cię ściemniają, to jeszcze twoja własna głowa potrafi cię ściemniać, także sprawa jest skomplikowana. Dokładnie tak, ostatnio czytałem taką publikację jednego trenera personalnego, który właśnie obala bardzo dużo mitów. No i właśnie podobnie stwierdził a propos treningu siłowego, tak, że on przez całe życie było różne mity i przecież ktoś rzucił bardzo głupi argument, który by po prostu to potwierdzał. I on tak myślał, no w sumie racja, tak. No i właśnie to jest ta sugestia. Dopiero później mówił, że musiał bardzo dużo się naczytać, bardzo dużo jakichś badań naukowych, żeby sobie po prostu ten mit wybić z głowy i dojść do tego, że jednak to wcale nie była prawda. No i to jest właśnie to, co mówisz, że właśnie coś, co nam pasuje, dużo szybciej zaakceptujemy i będzie to dla nas najprawdziwszą prawdą. Dokładnie. Powiedz mi, jak podchodzą do w tym waszym wojsku do dyscypliny? Czy to jest jakoś i tak właściwie do dyscypliny, ale też do takiego mentalnego treningu? Czy trenujecie tylko pod względem tych technicznych spraw i fizycznych, czy podchodzicie też do tego jakoś psychologicznie, czy jakby uczą was jakichś przekonań i tak dalej? Nie, uczenia przekonań jakichś takich nie ma.
albo przynajmniej ja się z czymś takim nigdy nie spotkałem, tak? No, oczywiście na szkole tak było, była gdzieś tam nauka, tak, stricte, no ale to była wiedza, tak? To była po prostu jakaś tam konkretna wiedza. Natomiast nie było jakiejś takiego, jak ty tutaj to stwierdziłeś, przekonań. Jeżeli chodzi o trening psychologiczny czy coś takiego, mamy do dyspozycji, jest na etacie psycholog, tak, możemy korzystać tutaj z jego pomocy. Są organizowane jakieś takie szkolenia, tak, przez psychologa, związane z różną tematyką, tak. Pojawia się czasem tematyka, nie wiem, zdarzy się jakieś samobójstwo, tak? No to wraca ten temat, no to pojawia się taka tematyka, tak? Związana z rodziną i tak dalej. I są to oczywiście teraz te spotkania z racji pandemii może nie są takie, tak powiedzmy, organizowane fizycznie, natomiast mamy dostęp do takich materiałów, więc kto chce, to może z tego korzystać, kto nie chce, nie musi. Więc jakby jest taka możliwość, natomiast nikt do niczego nie jest zmuszany. A jeżeli chodzi o dyscyplinę, no dyscyplina musi być. No to jest jednak bardzo zhierarchizowana instytucja i myślę, że bez dyscypliny szeroko pojętej by ta instytucja nie mogła istnieć. Są tutaj po prostu ściśle określone relacje pomiędzy podwładnymi a przełożonymi. Jest to wymyślone w taki sposób, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. No i żeby to dobrze funkcjonowało, no to musi być przez przełożonych egzekwowane, tak? Czyli ci podwładni muszą być zdyscyplinowani. I jakiekolwiek tam odstępstwa, wiadomo, są różne środki, żeby to gdzieś tam badać, działać, oceniać, czy to jest na odpowiednim poziomie, więc bez szeroko pojętej dyscypliny by to nie funkcjonowało. Czyli tak ogólnie odpowiedź na to pytanie, dyscyplina jest. Dobra, pytam o to, bo ja się strasznie ostatnio wkręcam w dyscyplinę, dlatego też słucham wojskowych podcastów, bo wydaje mi się, że to jest coś, czego mi właśnie brakowało, żyjąc tym życiem rolkarza, i to jest coś, nad czym teraz pracuję i zastanawiałem się po prostu, czy to jest jakoś tak ideologicznie wam wpajane, że dyscyplina musi być, czy po prostu wiecie, co macie zrobić i wiecie, co wam grozi, jeśli tego nie zrobicie, i to jest jedyne, co wam pokazują. Właśnie nie, wydaje mi się, że nie jest ideologicznie, tylko po prostu każdy zna swój zakres obowiązków i wie, że z tych obowiązków musi się wywiązywać, tak? Ma postawione zadanie, no i to zadanie ma wykonać, tak? Jeżeli go nie wykona, no to wtedy ewentualnie można się liczyć z jakimiś konsekwencjami, tylko no, to nie działa na takiej zasadzie, że ktoś mi stawia zadanie, a ja już myślę, co mi będzie groziło, jak go nie wykonam i podejmuję ryzyko. Nie, po prostu to zadanie jest postawione w odpowiednim celu i ten cel zapewne został przemyślany, tak? No i po prostu to zadanie trzeba wykonać. Więc to jakby tutaj myślę, że w ten sposób działa. A tak jak mówisz, że pracujesz nad dyscypliną, widzisz, może tutaj trochę zatoczyliśmy takie bardzo duże koło i pytałeś, jak ja łączyłem kiedyś właśnie życie tutaj w szkole wojskowej z byciem rolkarzem. To może właśnie ta dyscyplina, której zostałem nauczony już od tego powiedzmy 15 roku życia, mi w tym pomogła, że ja wiedziałem po prostu, fajnie było tak spotkać się w weekend, pojeździć na rolkach, poimprezować, ale ja wiedziałem, że przychodziła niedziela wieczór, ja wracałem tam i zakładałem mundur i wiedziałem, że tam mam swoje obowiązki, które muszę wykonać i jakby to na pewno pomogło w życiu, tak? No, no myślę, że też to zaowocowało na pewno też na dorosłe życie. Jak patrzę na niektóre osoby, które no mają już no, słuszny wiek, a dalej się po prostu zachowują jak dzieciaki, tak? No to myślę, że tutaj u mnie to po prostu dużo, dużo wcześniej zaowocowało. Tak jak mówisz, tobie ty też doszedłeś do tego etapu, kiedy trzeba było po prostu się, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć i widzisz teraz, że prowadzisz normalne życie. Tam to było, wtedy było fajnie, tak? No ale jednak kiedyś trzeba zacząć poważnie żyć.
No i może po prostu u mnie ta dyscyplina, która była wpojona dużo wcześniej, zaowocowała tym, że jakby wcześniej no zacząłem takie, no nazwijmy to normalne, każde życie jest normalne, po prostu poważniejsze trochę życie, tak? Kumam. Stąd właśnie tak, no tylko, że u mnie było to chyba po prostu łatwiej, bo ja miałem to narzucone, a ty musiałeś sobie tą dyscyplinę sam narzucić. Myślę, że to jest trudniejsze. No i plus ja jeszcze mam w sobie taki charakter buntownika, że ja się przed wszystkim buntowałem. Mówię, a chuja, nie będę tego robił, tego też nie będę robił, ja nic nie muszę robić. I to na czym się zacząłem łapać, to sobie mówiłem, dobra, dobra, jak jesteś taki cwany i tego nie musisz robić, to dlaczego nie masz tego, co byś chciał mieć w życiu? No i to był moment, kiedy stwierdziłem, dobra, trzeba się trochę ogarnąć, bo można się buntować i mogę rzeczywiście nie robić niektórych rzeczy, które większość ludzi robi, ale to równa się z tym, że muszę być mega zdyscyplinowany w innych kwestiach w swoim życiu, także no, to był taki moment, gdzie stwierdziłem, że czas zacząć nad tym pracować. No i to ciekawe, to właśnie przyszło mi, i trening mi w tym pomógł, i właśnie słuchanie wojskowych podcastów, to też jest kozacka sprawa. Jeszcze chciałem zapytać o tego psychologa. Jak to jest, jak jest patrzą, patrz, jak ludzie patrzą w wojsku na psychologa? Czy to jest raczej taki, czy patrzą na niego poważnie, czy raczej tak? Nie do końca poważnie. Wiesz co, to jest tak, że no, wydaje mi się, że w zależności od tego, kiedy jest jaka potrzeba. No, na co dzień, jakby chyba, tak przynajmniej jak ja zauważyłem, nie mogę tutaj w żaden sposób generalizować, tak? Bo ja po prostu mogę powiedzieć w zasadzie o doświadczeniach swoich, ewentualnie swoich najbliższych kumpli, bo o tym wiem. Jaka jest skala szersza, po prostu nie wiem, więc tutaj ciężko mi odpowiedzieć obiektywnie. Natomiast subiektywnie jest tak, że na co dzień jakby nie korzystamy, nie mamy potrzeby. No jednak ktoś, kto doszedł, te jak już tutaj wszyscy mogli usłyszeć, tych etapów w życiu trzeba było trochę odhaczyć i trzeba było mieć nieraz twardą dupę, żeby do tego etapu dojść, tak? Tak jak mówisz, że ty lubiłeś się buntować, no to tutaj każdy gdzieś tam w pewnym momencie życia jest buntownikiem, ale tutaj trzeba było po prostu się zagryźć zęby i się nie zbuntować. I jakby trochę człowiek gdzieś tam w tym życiu musiał przez to przejść. Przez to się też wyrobił, myślę, u wielu osób taki charakter, takiej, że w wielu sprawach jesteśmy sobie, myślę, sami w stanie poradzić. Więc z takimi codziennymi rzeczami nie korzystamy z tej jakby pomocy, bo chyba wydaje mi się, że tak jak ja zauważam, nie odczuwamy takiej potrzeby. Natomiast co mogę powiedzieć, to też nie mam osobistego doświadczenia, no to, ale wiem, że no, ludzie jak wracali faktycznie po misjach, no to wiem, że po prostu to byli ludzie, którzy potrafili pomóc, bo po prostu po pół roku czy po 7-8 miesiącach w strefie działań wojennych no, zostawiało. Z tego co wiem, to zostawia ślad na psychice. I powrót do tej rzeczywistości może być trudniejszy, i myślę, że w tych momentach jak najbardziej ta pomoc jest potrzebna, jest wskazana i jest myślę wtedy wykorzystywana, tak? A gdzieś tam w międzyczasie teraz, ja mówię akurat osobiście, tak, że akurat nasza tam baza, w której służę, nie wykonuje w tym momencie misji poza granicami kraju, ale z wielu innych jednostek z naszego kraju ludzie są na różnych misjach i tak samo z nich wracają i tak samo myślę niejednokrotnie potrzebują jakiegoś wsparcia, więc myślę, że wtedy z niego korzystają. Natomiast na co dzień, tak jak tutaj sobie żyjemy i służymy, to ja osobiście nie korzystam. Tyle mogę powiedzieć. No, z tym powrotem po wojnie też sporo słuchałem. Podobno, nie podobno, 22 weteranów dziennie zabija się w Stanach jako samobójstwa po wojnie. No i Także. przecież to PTSD, tak, to jest już temat badany od wielu lat. Normalnie po prostu może być postawiona diagnoza, tak, i ten stres z tym związany, tak jak mówisz, to zobacz, ile to jest samobójstw, a ile może być jakichś, nie wiem, zabójstw, a ile może być jakiejś przemocy w rodzinie, jakiejś agresji, która nigdy nie wyjdzie na jaw, tak? No,
to takich przypadków myślę nie jesteśmy w stanie zliczyć. A akurat, no tak, Stany myślę, że tutaj mogą prowadzić takie statystyki, no bo są krajem, który uczestniczy i ma rozlokowanych żołnierzy praktycznie gdzieś tam na całym świecie i faktycznie wykonują te zadania, tak, mniej lub bardziej ryzykowne, ale wielu, wielu różnych, na wielu różnych krańcach świata, więc faktycznie tam ten odsetek tych ludzi myślę, że jest znaczny. Spoko. Poważna rozmowa się z tego wykreowała. Jestem bardzo zadowolony. Ja lubię poruszać takie tematy. No, wiesz, no to jest tak, że czasem tak się na co dzień tak się w różne takie rzeczy nie zagłębiamy, tak? Bo się nawet nad nimi nie zastanawiamy. Tutaj mamy możliwość gdzieś tam może uruchomić troszeczkę wyobraźnię i sobie wyobrazić, jak to jest, i poruszyć temat, który może nas jakoś tam, no nawet może popchnąć do tego, żeby gdzieś tam się w niego zagłębić jeszcze bardziej. Powiedz mi, kolejna rzecz, o której słucham, to że żołnierze mają ogromny problem z odnalezieniem się w życiu, nie tylko po wojnie, nawet po służbie normalnej, w życiu codziennym, dlatego, bo wojskowa służba po pierwsze jest kompletnie inna niż normalna praca, tak jak mu wspominałeś, a po drugie jest ryzykowna i wydaje mi się, że głównie tutaj chodzi o ryzyko i adrenalinę, i że ciężko się takim osobom później odnaleźć w normalnym życiu. I jestem ciekawy, jak ty żyjesz sobie poza wojskiem, co robisz, bo wiem, że latałeś na paralotni, wiem, że jedziesz na nartach, wiem, że chyba na kajcie też pływasz, tak? Tak, no to jeżeli chodzi o tutaj do pierwszej części się wypowiem, czy jak ludzie się dostosowują po. Nie mam jeszcze tak wśród swoich dobrych kumpli osób, które zakończyły służbę, więc tutaj ciężko mi ocenić. Ale tak, zdarzały się sytuacje takie, o których słyszałem gdzieś ze słyszenia, tak, że ktoś służył przez wiele, wiele lat, odszedł z wojska i dostał niedługo zawału serca. Po prostu, nie wiem, organizm, tak jak mówisz, był przystosowany do tego stylu życia, tak? Do jakiegoś tam podwyższonego, no, czasem podwyższonego ryzyka, tak? W lotnictwie też trochę tej tak adrenaliny. A może też do tego, czy czasem tak tutaj już myślę, że bardziej hipotetycznie, ludzie mogą mieć troszeczkę większy problem właśnie z tą samodyscypliną, bo tutaj jakby cykl pracy jest ułożony, tak? Wiemy, jakie wykonujemy zadania. Czasem wykonujemy zadania w swoim miejscu pracy, czasem mamy różne wyjazdy, różne poligony i tak dalej, ale w każdym razie gdzieś to jest wszystko ułożone. No nagle ktoś na przykład odchodzi, jeżeli ktoś szybko sobie gdzieś tam znajdzie jakąś pracę, tak, w cywilu, no to powróci do tego. Jak ktoś odejdzie i na przykład nie będzie wiedział, co ma ze sobą zrobić, to myślę, że tutaj to może nie być wcale łatwe, tak? A tutaj teraz przechodząc do tego normalnego życia, to tak, no pamiętajmy, że to jest służba, ale służymy, pracujemy w określonych godzinach, natomiast poza tym mamy swoje prywatne życie, swoje rodziny, więc fajnie po prostu sobie, to jest taką fajną odskocznią, tak? O czym na początku wspominałem, to rolki były tą taką odskocznią, teraz tą odskocznią jest rodzina, jest czas spędzany z rodziną. No, ja osobiście, tak jak mówiłeś, jak najbardziej sport. Przez całe życie mi towarzyszył, o ile na rolkach teraz zdarza mi się od czasu do czasu wyjść, natomiast no, przyznam ze wstydem, że rzadko. To po prostu jakikolwiek inny sport, tak? No, zimą, jak jest możliwość, snowboard, kite, zdecydowanie tak. Teraz chyba właśnie taka największa zajawka, i to myślę, że to jest to, bez czego ja bym nie mógł żyć, czyli właśnie jakaś zajawka, tak? Wcześniej to były rolki, teraz jeżeli chodzi o sport, to tak naprawdę w to, co najbardziej mnie kręci, no to jest kite, więc jak jest możliwość, no to po prostu korzystam kiedy mogę, i to jest wtedy, no to jest po prostu ten czas, kiedy się po prostu odcinam. Pomimo zmęczenia dużego fizycznego, ładuje się baterię, tak? Zresztą znasz ten stan doskonale. I myślę, że jakieś tam wszelkiego rodzaju zainteresowania, rzeczy, które na przykład do tej pory, których nie robiłem, bo nie miałem możliwości,
Na przykład zacząłem się bawić w drewnie i sobie na przykład ostatnio do sypialni, do salonu zrobiłem meble. Więc po prostu Proszę gdzieś tam bardzo. byłem typem majsterkowicza, natomiast nie miałem możliwości takich grubszych rzeczy robić, a teraz poszedłem w to, więc po prostu to jest to, że czasem się odcinałem w swojej szopie zwanej warsztatem i po prostu robiłem jakieś rzeczy i po prostu to była ta zajawka, tak? Więc to jest, myślę, bardzo zdrowo, żeby oprócz tej służby, którą wykonujemy na co dzień, mieć takie swoje zainteresowania. No i większość osób ma. Do tego też takie życie społeczne. Rzecz, która myślę, że jest nieoceniona i myślę, że która jest po prostu profitem ponad wszystko, przyjaźnie, które w zasadzie u mnie się już ciągną od liceum, które trwają do dziś, to już w zasadzie ponad połowę mojego życia, to ci ludzie, z którymi się wtedy zżyliśmy, to do tej pory mamy ogromny kontakt, nasze rodziny mają ze sobą kontakt, oczywiście jesteśmy rozrzucani po różnych częściach Polski, więc nie spotykamy się codziennie, co tydzień, a czasem się widzimy raz w roku, ale się widzimy i po prostu nasze fajnie, bo nasze dziewczyny, żony mają ze sobą kontakt, więc po prostu jesteśmy taką jedną wielką rodziną i te przyjaźnie i ten kontakt też nam na pewno tutaj pomaga. No, myślę, że ten czas, który był spędzony ze sobą, spędzaliśmy przez wiele lat, 2-4 na dobę ze sobą, wpłynął na to, że się znamy jak łyse konie. W przypadku w przypadku, tak. Może idealnie się zgrywać. W każdym razie uważam, że to jest rzecz, która dała naprawdę wiele. No, pamiętasz, mieliśmy fajną ekipę rolkową, tak? No i się to po prostu rozsypało, tak? Rozsypało się, no. Każdy gdzieś poszedł w swoim kierunku, z niektórymi tak, gdzieś tam mamy kontakt, z niektórymi nie mamy, z niektórymi wcale, niektórzy po prostu całkowicie się odcięli, bo nawet były propozycje tak, jakiegoś kontaktu, się chcieli odciąć, odcięli się całkowicie. Natomiast te relacje, które tutaj zbudowałem z ludźmi, z którymi tam właśnie się uczyłem, a później służyłem, to jest nieocenione. No, znamy się, myślę, dużo lepiej niż jedno rodzeństwo. I autentycznie, tak jak czasem rozmawiamy ze sobą, tak samo znają już nawet nasze całe rodziny. Ja znam rodziców swoich kumpli, oni znają moich rodziców. Zdarza się, że przyjeżdżają moi rodzice do mnie tutaj na drugi koniec Polski. I na wieczór zapraszam kumpla z pracy z rodziną, bo po prostu oni się tak dobrze znają, tak? Więc to jest ta rzecz. I więc oprócz, powiedzmy, pasji, tak jak tutaj tych sportowych, to myślę, że relacje te takie personalne, to jest też o to dbamy, też to pielęgnujemy i jakby to też tak spędzamy wolny czas. Z czego myślisz, że to wynika, że te nasze rolkowe relacje się tak posypały? Jak ja sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że głównie dlatego, że byliśmy młodzi i jakby kompletnie mniej poważnie do tego podchodziliśmy, niż się podchodzi później w życiu. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, tak, wydaje mi się, że może też stąd, że no tak, spotykaliśmy się na rolkach, no inna forma, tak, no to był sport. Prywatnie też się często spotykaliśmy, no ale nie, no nie oszukujmy się, po prostu imprezowaliśmy dużo. Nawet jak to były wyjazdy na dłużej, to często były tak wyjazdy rolkowe, zawody i tak dalej, ale oprócz tego imprezowaliśmy dużo. Więc to była relacja taka, tak, mam kumpli na rolki, mam kumpli do imprezowania, ale nie była taka chyba bardziej głęboka, tak? Nie znaliśmy swoich rodzin, nie znaliśmy się aż tak bardzo, to nie były aż tak głębokie przyjaźnie, tak? Dokładnie. Spędzaliśmy ze sobą czas, ale się aż tak bardzo nie przyjaźniliśmy. I po prostu, kiedy każdy gdzieś tam zaczął iść w swoim kierunku, to chyba to jakby się tak nie pielęgnowało, bo nie było aż takiego dużego zżycia. Tak mi się wydaje, że to mogło z tego wynikać. I ja też nie wiedziałem wtedy, że trzeba pielęgnować relacje. To jest zresztą to dzięki temu teraz, jak mam relacje, to dbam o nie, bo wiem, co się może wydarzyć, jak ma się taką dużą ekipę, bo byliśmy tak naprawdę taką rodziną i to się wszystko posypało. I pamiętam, że zastanawiałem się nad tym dużo i nawet pytałem się deskarzy, jak u nich to wygląda. I oni mówili, że u nich to samo, że całe ekipy się posypały, i właśnie wydaje mi się, że to z tej powierzchowności i nauczony tą
w pewnym sensie to jest porażka, co właściwie to nie jest w pewnym sensie, tylko to jest duża porażka, bo to była kozacka ekipa. I właśnie wydaje mi się, że głównie to się rozsypało przez to, że nie trzymaliśmy takich zdarzyłych relacji i myślę, że to się zdarzyło dlatego, bo byliśmy właśnie młodsi, nie mieliśmy tego doświadczenia, że trzeba po prostu dbać. Ja przynajmniej nie byłem tego nauczony, że jeśli nie dbam o relacje, to one się rozsypią. Nie miałem o tym żadnego pojęcia. Także to jest coś, czego się nauczyłem właśnie. Myślę, że masz rację, że faktycznie jakby drążąc to i doszukując się przyczyny, to faktycznie to może być tą przyczyną. I widzisz, no ty mówisz z punktu widzenia osoby tak, która już właśnie te jakieś różne życiowe etapy ma ze sobą. Ja mam wrażenie, że niektóre osoby jeszcze powiedzmy 15 lat temu były na jakimś etapie i przez wiele, wiele lat z tego etapu dalej nie wyszły, tak? Więc dlatego nawet jak ty byś chciał te relacje dalej pielęgnować, a spotkałbyś się z bardzo lakoniczną odpowiedzią, to by po prostu by ci się po prostu odechciało, tak? Ja na przykład też gdzieś tam nie żywię tutaj żadnych żali i tak dalej, ale było któregoś razu, że tam, nie wiem, przyjechałem gdzieś, dałem znać na naszych tak w Rozamulaczach, że jestem, gdzieś tam miałem w pobliżu jakieś urodziny, wychodziłem tam z jakąś tam grupką znajomych, ale jak chcecie, to wpadajcie, co nie? Nie odezwał się nikt. Sobota wieczór, okay. Co nie? Nie odezwał się nikt. Myślę, no spoko, no kurde, ja i tak wychodziłem tam z innymi ludźmi, więc jakby nie, nic się nie stało, tak? Ale to jakby to właśnie było dla mnie takim chyba sygnałem, że nie do końca chyba innym na tym zależy, tak? Skoro ja już jestem w tym mieście, tak, no to dla kogoś czasem, ja nie mówię, żeby wiesz, żeby wszyscy przyszli, bo ten, ale czasem wiesz, jakaś jedna osoba by się odezwała, to nawet kurde, wiesz, echo, nic, zero, no to wiesz, no to jakby właśnie wynika może z tej po prostu właśnie, tak jak mówiłeś, niedojrzałości i... Ale wiesz, widzisz, no efekt jest taki, żeby umieć z tego wyciągać wnioski, tak? Wyciągnąłeś, więc czy było to potrzebne? Widocznie było, tak? Na przyszłość przyniesie, zaowocuje. Dokładnie. Mi się też wydaje, że problematyczne było to, że wtedy to było, przynajmniej z mojej perspektywy, to było wtedy spoko, żeby mieć wyjebane. Więc jak na przykład ktoś napisał na Wrodzomolaczach i nikt mu nie odpisał, to ci później śmieliśmy. Kurwa, wiesz, wszyscy mają wyjebane. I zresztą dlatego ta ekipa się tak nazywała, Wrodzomolacze, bo to było takie, wiesz, śmieszne, ale jesteśmy zamuleni. Natomiast jak jestem starszy, to już nie jest dla mnie takie zabawne. Zresztą teraz opowiadałeś o tych różnych rzeczach z twojego liceum i tak sobie myślę, kurde, przecież znaliśmy się wtedy i nigdy mi o tym nie opowiadałeś. Tak sobie myślałem, że mi szkoda, że to jest mega ciekawe, co z tych żyroskopach opowiadałeś i tak dalej. To takie rzeczy mnie turbo ciekawią. No i to jest właśnie, wychodzi ta powierzchowność relacji, jak się jest młody, przynajmniej w moim przypadku, jak się jest młody i tak to się właśnie kończy. Dlatego trzeba nad sobą pracować. To właśnie, dokładnie tak jak mówisz. No, czyli spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, ale tak jakby nie ze sobą, obok siebie, tak? Dokładnie tak to można nazwać. Dokładnie tak to postrzegam. Dobra. Przechodzę dalej do pytanek. Paralotnia i kite. Czemu przestałeś latać na paralotni? Bo wiem, że latałeś się nad tym. To jest swoją drogą turbo ekstremalny sport i to jest ten silnik, którym jeździłeś na CC Loco na rolkach, plus podłączasz do tego... Tak, dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi, nagrywaliśmy film rolkowy kiedyś i każdy przed swoją sekcją, czyli przed swoim odcinkiem, gdzie tylko on jeździł przez jakieś 3 minuty czy coś takiego, każdy chciał mieć jakieś fajne wstawki ze swojego życia. No i Jacek wtedy latał na paralotni, więc stwierdził, że zamontuje sobie to śmigło, czyli tak jakby 30-kilowy plecak zakładany na plecy ze śmigłem. Jechaliśmy przed nim samochodem, a on odpalał to śmigło i jechał na rolkach. Więc to był jego początek, jego sekcji w tym filmie. Także z tego się właśnie śmiejemy. I powiedz mi, to brzmi całkiem niebezpiecznie. Powiedz mi, jak wygląda latanie na tym i czemu skończyłeś? Brzmi całkiem niebezpiecznie. Znaczy w gruncie rzeczy nie jest aż tak niebezpieczne, bo znaczy tak, no wszystko co jest związane gdzieś tam z lotnictwem, tak, niesie ze sobą jakieś ryzyko, tylko trzeba wszystko robić z głową. Ja skończyłem w sumie dlatego, że nie miałem czasu już później na robienie tego, bo zacząłem latać na paralotni, w zasadzie chyba to był początek moich studiów. Kiedy właśnie jeszcze latem nie mieliśmy właśnie tych praktyk lotniczych,
czyli było trochę więcej tego wolnego czasu. Później się okazało, że tak, tutaj uczelnia, później latem już lataliśmy na śmigłowcach i wychodziło na to, że ten sprzęt bardziej leżał i się kurzył, niż faktycznie latał. Do tego jeszcze miałem sprzęt z kumplem na spółę, więc albo ja na przykład chciałem w weekend go wziąć na weekend, albo nie. Do tego na weekendy też często przecież jeździłem do Wrocławia i wychodziło na to, że po prostu ten sprzęt za mało stał. Znaczy za mało latał, za dużo stał, więc dlatego zrezygnowaliśmy. Jeżeli chodzi o to, właśnie jeszcze wracając, czy jest bezpieczne, czy nie, no każdy gdzieś tam sport potrafi być niebezpieczny, ten może jest faktycznie troszeczkę bardziej, tylko no trzeba Troszeczkę. wszystko robić z głową. Trzeba wszystko robić z głową, nic na hura i wtedy myślę, że może to być bezpieczne. I teraz kajt dlatego, bo mieszkasz nad morzem, więc jest ci po prostu bliżej, masz... Dokładnie tak, są warunki do tego, dużo wieje. I po prostu mega zajawa, naprawdę, naprawdę sprawia mi to mnóstwo fanu. A właśnie tak jak mówisz, mam warunki ku temu, więc oczywiście też chciałbym mieć więcej czasu, chciałbym pływać więcej, ale nie ma takiej możliwości. Natomiast jak raz na jakiś czas, wtedy kiedy się uda, to po prostu tak można sobie podładować wtedy baterie, że no fan jest ogromny, tak samo jak zimą, tak, można sobie pojechać, pojeździć na nartach, na desce, jak ktoś jeździ, to też wie, że no może pojeździć głównie zimą, tak, więc też rzadko, ale mimo wszystko może to być wystarczające, żeby gdzieś tam na cały następny sezon po prostu to przetrzymać, tak, i czekać, tak, jest na co czekać. Dla mnie, ja tego kajta nie kumam kompletnie. Ja byłem jakiś czas temu z synkiem na Helu i zimno. Ja nie lubię zimna. Tam nie dość, że jest zimno, to jeszcze musisz siedzieć w wodzie. To jest bardzo, bardzo, nie, bardzo nieprzyjemnie to wygląda. Ja też nie lubię zimna i w zasadzie w Bałtyku się kąpałem może dwa razy bez pianki, a tutaj po prostu pływasz zawsze w piance. W piance, więc jest ci po prostu ciepło. Pianka do tego zimową porą, no w tym roku w styczeń, luty pływałem, zimową porą buty, rękawiczki i no oczywiście nie będzie ci gorąco, tak? To nie, ale na tyle ten komfort termiczny będzie zachowany, że i tak mi jest łatwiej wejść w piance i pływać na kajcie w styczniu niż w lipcu wejść do Bałtyku w shortach. Domyślam się. Jedna rzecz, na którą właśnie mi wpadła do głowy, to że może to też nie zapominasz o tym pewnie, jak pływasz, co? Bo ja miałem tak samo odnośnie jiu-jitsu, zacząłem chodzić na jiu-jitsu, to jest sztuki walki, jak ktoś nie wie, takie na ziemi, czyli jakby takie zapasy trochę, teoretycznie. I pamiętam, że jak myślałem sobie o jiu-jitsu, to zawsze mi się wydawało, że będę się musiał siłować z jakimiś spoconymi facetami. To mi się nie podobało. Jakby ta wizja mi przeszkadzała. Pamiętam, że grałem, nawet jak grałem w piłkę i odbijałem się od jakiegoś ziomka i on był cały spocony, to mi się nie podobało. Ale poszedłem na to jiu-jitsu. Kompletnie zero ani jednej myśli o tym, że siłuję się ze spocennymi facetami, chociaż faktem jest, że śmierdzę później potem innych facetów po tym treningu, co wcale nie jest przyjemne. Ale w pewnym momencie siłowałem się z typem i kończę się z nim siłować i wyciągam sobie jego włosa z klaty z ust. I wtedy mi się przypomniało, że o kurde, kompletnie zapomniałem o tym, że miało mi to przeszkadzać. Więc pewnie tak samo jest z kajtem, co? Że w ogóle ci zimno nie przeszkadza. Tak, myślę, że jakbyś, jest tak, że jak już wieje, jest warun, już jesteś nakręcony i po prostu wchodzisz do tej wody, czy jak się wywalisz i wpadasz, to na pewno to przestaje to po prostu przeszkadzać. Nie czujesz tego, tak? Więc myślę, że tak, też to może mieć wpływ. A powiedz mi, wracając do sportu walki, czy wy trenujecie jakieś sporty walki w wojsku? Nie macie jakiegoś przygotowania w tej kwestii? Wiesz co, to jest tak, że nie ma przymusu. Nie ma przymusu, jest możliwość, tak? Jak byliśmy na szkole, była na przykład sekcja Krav Magi, był trener, można było dla chętnych, kto chciał. Dodatkowo później już kończyłem, ale akurat tam chyba 2 czy 3 lata młodszy kumpel w ogóle zaczął organizować różne treningi zmieszanych sztuk walki i się w ogóle zrobiła cała jakaś taka liga. W ogóle teraz to on prowadzi
Armia Fight Night jest w ogóle cała taka gala tych mieszanych sztuk walki. On po prostu nie tylko, już teraz to biorą nie tylko żołnierze, ale i cywile w tym chyba biorą udział. I to już jest gala w ogóle transmitowana w telewizji i tak dalej, już na taką naprawdę ogromną skalę. Ja właśnie jestem na przykład pod patronatem powiedzmy dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, więc jest po prostu od skali kumpli bijących się na macie poszło do czegoś takiego, więc jeżeli ktoś chciał, to mógł trenować, ale dalej jakby czasem były takie zajęcia ogólne, tak, ze sztuk walki, no ale zajęcia raz na parę miesięcy ze sztuk walki niewiele wniosą, tak? Więc no... Krav Maga to są te, oprócz tego, że pewnie są jakieś normalne ciosy, to jest, są te takie dziwne wsadzanie, kopanie w jaja, wsadzanie palców w oczy. To jest takie... typowo tak, to jest typowo taka sztuka samoobrony. Tam to nie ma nic wspólnego ze sportem jako takim. No, na Igrzyskach Olimpijskich nie zobaczymy dwóch gości, którzy to trenują. To jest sztuka właśnie powiedzmy samoobrony wszelkimi możliwymi sposobami, tak, łącznie z wsadzaniem palców w oczy, kopaniem w jaja, tak. Jesus Christ. To jest tego po prostu, żeby umieć sobie po prostu poradzić, tak, a no, to, kolokwialnie mówiąc, nie dostać w pierdol. No. Wyjść z jakiejś niebezpiecznej sytuacji. No to jest, tego bym nie chciał trenować. Ciekawe, jak to się trenuje, jak jesteś w parze z kimś, to masz się kopać w jaja z tą drugą osobą? Tak, tylko masz ochraniacz. Nasz ochraniacz, tak, jestem, tak. Ochraniaczem oczywiście często to jest takie markowane kopnięcie, no nie kopiesz na maksa, tak, albo takie jakieś, nie wiem, uderzenie ręką, ale to jest często bardziej zamarkowane, natomiast chodzi też o wypracowanie też pamięci mięśniowej, tak, jeżeli ktoś podchodzi i zaczyna zakładać duszenie, no to pamięć mięśniowa, jak z tego szybko wyjść i jak gościa od razu położyć na glebę, tak. No to właśnie to nauka takich powiedzmy schematów, tak? Powtarzanie schematów, które w razie konieczności mają w głowie się przypomnieć i mają zadziałać. Ma to po prostu być efektywne. Powiem ci, że nieźle mi się zmieniło. Ja pamiętam, jak jeździłem na rolkach, to śmiałem się z typów, którzy chodzili na siłownię. W sensie śmiałem się, to było dla mnie takie chodzić i wiesz, pompować biceps, to było, wydawało mi się to idiotyczne. Teraz sam chodzę na siłownię i tak samo bez sensu wydawały mi się sporty walki. I sam chodzę na sporty walki, także nie spodziewałem się takiej zmiany. Ale no, jak skończyłem pierwszy trening na jiu-jitsu, to pomyślałem sobie, że to jest najlepsza rzecz, jaką zrobiłem od 2 lat. Takie, pamiętasz, jak robiliśmy zapasy też właśnie przed imprezami? No to właśnie coś takiego z innymi ludźmi, którzy... No to widzisz, no jakby najbardziej świadczy to o tym, że to, co gdzieś tam... lata temu się nam bardzo podobało, myśleliśmy i wtedy, wiesz, byś popatrzył, byś spotkał się z gościem, który trenuje jiu-jitsu, byś powiedział, że to jest pedalskie, tak? Myślę, że wtedy by się to tak określiło. To on by powiedział pedalskie na rolki. Bo musisz sobie ten wyjmować jego włosy z klaty, z pomiędzy zębów. No to teraz sam co trenujesz, tak? No, więc no, człowiek się zmienia, a po prostu często jest tak, że dopóki czegoś nie spróbujemy, to nie wiemy, że nam się to może spodobać, tak? No jak, nie wiem, byliśmy młodsi, wielu rzeczy nie jedliśmy, bo mówiliśmy, że nam nie smakują, a nigdy ich nie spróbowaliśmy. To myślę, że tutaj z tym jest tak samo. Wielu rzeczy nie spróbowaliśmy. No nie da się spróbować wszystkiego w życiu i na wszystko mieć zajawkę, tak? Ale może się okazać, że coś, czego w ogóle w życiu byśmy nie pomyśleli, że spróbujemy, będziemy to później lubić. No i tak jak patrzę, to no, gdzieś tam na przekrój znajomych, to wiele jest takich jakichś właśnie dziwnych zajawek, które no, by na pierwszy rzut oka wymyślał, no nigdy w życiu. Mhm. Dobra, jeszcze chciałem cię zapytać o to, że zostałeś, nie wiem tak właściwie, jak... Nie wiem, czy o to pytać, ale napisałem to w pytankach, więc zapytam, więc chyba masz luzik. Zostałeś ojcem niedawno, więc po pierwsze gratulacje, a po drugie jestem ciekawy, jak to... Słuchałem dużo, nie mam sam dzieci i jestem ciekawy tak naprawdę, jak to wpływa na twoją psychikę, bo słuchałem, że to bardzo zmienia perspektywę na życie. Jestem ciekawy twoich doświadczeń, jak się zmieniło twoje podejście po tym, jak ci się urodził dzieciak. No doświadczenie moje jeszcze nie jest jakieś duże, bo to są dopiero 3 miesiące, więc ciężko tu mówić o jakimś dużym doświadczeniu.
Jak się życie zmienia, no życie się zmienia zupełnie. No tak naprawdę do tej pory żyłeś gdzieś tam dla siebie. Owszem, gdzieś tam jak kobieta była w ciąży, no to jej to ona jakby tutaj była najważniejsza, tak, i pomagałeś. Natomiast tutaj jesteś stricte odpowiedzialny za życie tego małego robaka, tak? Wiesz, że jak ty się nim nie zajmiesz, to on po prostu nie przeżyje. Więc jakby tutaj odpowiedzialność spada ogromna. Dużo przychodzi rzeczy takich, że człowiek, no tak, ja też pierwszy raz zostałem ojcem. No, często jest tak, że no nie wiesz, jak coś robić, tak? Albo po prostu to robisz. I to, że nie wiesz, ale robisz to i po prostu robisz tak, żeby wiesz, że temu dziecku krzywdy nie zrobisz. Więc to jest tak, że no, przychodzi wiele rzeczy, myślę, samych z siebie. Jak się człowiek zmienia? No, człowiek myślę, że zmienia się bardzo. No, priorytetem teraz staje się ten mały dzieciak, tak? Wszystko wokół niego. Do tej pory, tak jak mówiłem, styczeń, luty, marzec wiedziałem, że w kwietniu się rodzi, więc jak tylko wiało, to jeździłem na kajta. Miałem taką możliwość, odkąd się syn urodził, nie byłem, bo po prostu no, świadomość, że zostawić żonę z dzieckiem na cały dzień, gdzie i tak jak chodzę do pracy, zostaję sama, no to po prostu. No nie zrobię tego, tak? Bo chcę ją odciążyć, chcę jej pomóc. A też chcę spędzić czas z tym małym robakiem, który wiem, że dla niego każdy dzień jest czymś nowym i to, jak ja mu pokażę świat, to będzie owocowało na całe jego życie. I to się nam wydaje, że on przecież jeszcze prawie nic nie widzi, nic nie kuma, ale ta bliskość i tak dalej, to już będzie owocowało na całe jego życie. Więc myślę, że ta świadomość. Ale chyba każdy, kto zostaje rodzicem, ta świadomość prędzej czy później do niego dojdzie. I to na pewno zmienia, na pewno zmieni życie. No na razie jest inaczej, tak? No jest po prostu, wymaga to dużo, dużo więcej pracy, no ale to jest fajna praca, tak? Nie robisz tego, bo musisz, tak? Bo Boże, ociągasz się, o Jezus, muszę to zrobić. Po prostu nie, robisz to, bo to po prostu. Masz taką konieczną, masz taką wewnętrzną potrzebę, tak? Spoko. To powiedz, odpowiedziałeś mi na to pytanie. Jedyne, co chyba chciałem jeszcze zapytać, to czy w wojsku mieli jakiś problem z tym właśnie, że uprawiasz jakieś sporty ekstremalne? To jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem pogadać. Nikt się o to nie pytał. Aha, nie chwali się tym, oni się nie... Bo to nie jest tak, że to nie jest tak, że wiesz, że przychodzisz, ktoś się pyta ciebie, co ty robisz. Nikt nie wnika tak naprawdę w to, co ty robisz w wolnym czasie, tak? Jeżeli, nie wiem, nie ćpasz i nie chlejesz na umór, tak? I przychodzisz, nie wiem, ogarnięty, no to nikt nie wnika, tak? To jest twój wolny czas i ktoś go spożytkuje na graniu na kompie, tak? Ktoś go spożytkuje na sporcie takim, ktoś go spożytkuje na sporcie takim, więc oczywiście moi kumple jak najbardziej o tym wiedzieli. Natomiast tam z przełożonych w zasadzie nikt nie pytał, nikt nie wnikał, a nawet jakby ktoś wiedział, no to co by mi powiedzieli, że nie możesz? No to i tak bym to robił, bo miałem wtedy na to zajawkę, więc to w ogóle to by nie przeszło. Wiem, że był taki moment, że zabronili podchorążym jazdy na motocyklach. Bo zdarzyło się parę przypadków, że podchorążowie zginęli na motocyklu. I słyszałem o tym, że było to jakby z góry zabronione. Czy to jest dalej zabronione, czy nie jest i czy faktycznie ktoś się do tego ustosunkował? No wiesz, jak to jest. No zabronili komuś jeździć na motocyklu, no to nie będzie do szkoły przyjeżdżał w niedzielę, wiesz. Czy tam w poniedziałek rano nie będzie przyjeżdżał na motocyklu, no ale pojedzie na weekend i jak będzie chciał, i tak na nim będzie jeździł, tak? No to jest nie do zweryfikowania. Gdzie powiedzmy tutaj już mówimy o naprawdę skrajnych przypadkach, że ludzie faktycznie zginęli. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o rolki, no to nikt jakby nie wnikał. Fakt, że ja też inaczej jeździłem, jeszcze duży, bardzo duży progres, nie wiem, gdzieś tam miałem w czasach gimnazjum. A później to już się utrzymywało na takim raczej stałym poziomie. Zresztą, wiesz, ja tam nigdy nie jeździłem, nigdy, wiesz, nie wygrywałem jakichś zawodów i tak dalej, nie wiadomo jak. Jeździłem na jakimś tam swoim poziomie, tak? Fakt, że myślę, że to jest poziom, którego w żadnym innym sporcie nie osiągnę, bo tyle czasu, co na to poświęciłem,
to myślę, że to był jakby wysoki poziom, aczkolwiek odbiegający od, nie wiem, czołówki Polski. Natomiast jakiś tam dość wysoki, ale też już później sam miałem świadomość tego, żeby o jakichś tam swoich ograniczeniach, tak? I jeżeli kalkulowałem ryzyko, jeżeli no nie rzucałem się już na coś, co wiedziałem, że nie ma prawa się udać, a wcześniej myślę, że byłbym skory do jakiegoś takiego ryzyka, później już coraz bardziej to postępowało, no bo jakaś taka większa kontuzja no mogłaby mnie tam wyautować jakoś, więc nie mogłem sobie na to pozwolić, co jest zrozumiałe i w zasadzie jest to zrozumiałe, myślę, że w wielu innych zawodach, tak? To nie tylko tutaj. A sport, no, który sam dobrze wiesz, potrafi być kontuzyjny, no masz z tym sportem i z kontuzjami, tak, akurat w tym sporcie masz doświadczenie niemałe, więc. Do tej pory się zmagam. Byłem u chirurga 2 dni temu, bo mam chrząstki w łokciach. Jak się rozwali łokieć i on ci rośnie taki duży, i jeśli kilka razy go rozwali, to przynajmniej u mnie się tak stało, że zostały mi chrząstki. Teraz właśnie chodzę na jiu-jitsu, to jak się oprę na tym łokciu, nie zawsze mnie boli, ale czasami mi boli. Byłem zapytać, ale okazało się, że to jest z anestezjologiem taka poważniejsza operacja. Będę musiał siedzieć 4 dni w szpitalu, później 2 miesiące bez treningów i siłowni, także na razie by nie bolą jednak. No, ale widzisz, no to sam jesteś świadomy, chociaż taka mała dygresja przez całe życie, tak, rolki, gdzieś tutaj snowboard, kite, a tak naprawdę chyba taka najbardziej bolesna kontuzja, która mnie tam gdzieś męczy od 1,5 roku, boli, mam problemy z łokciem, rozwaliłem grając w badmintona. Więc okazało się, że to był dla mnie najbardziej ekstremalny sport i po prostu to nie jest tak, że on jest jakoś tam szczególnie rozwalony, ale powiedzmy właśnie na siłowni, przy większych ciężarach go po prostu czuję, a przez moment był tak, przez takie, nie wiem, dobrych parę miesięcy, że musiałem faktycznie trochę ograniczyć treningi. No się zastanawiałem, skąd to w jednej ręce, po czym jak wziąłem po jakichś tam 2 tygodniach rakietkę, pomachałem, mówię, no dobra, przestaję grać badmintona, bo to nie jest sport dla mnie, zbyt kontuzjogenny. Czyli nie poszedłeś tego zbadać, po prostu cię bolało i przeszło? Nie poszedłem. No nie było to aż na tyle dokuczliwe, żeby mi przeszkadzało, ale teraz mówię, od czasu do czasu potrafi się gdzieś tam jeszcze lekki ból, to nie przeszkadza mi w funkcjonowaniu, więc dlatego nie, jakoś tam nie wnikałem bardziej, bo pewnie, znaczy może faktycznie jakieś tam zabiegi fizjo może by mi pomogły, ale jakoś to zaniedbałem. Ja myślę, że może to być spowodowane przez to, co wcześniej robiłeś. Ja miałem ogromne problemy z łokciem przez 1,5 roku chyba. I to było spowodowane rolkami. Jak mi przebadał, na początku robił mi zastrzyk chirurg, to powiedział mi, że nie mógł znaleźć moich mięśni, bo moja ręka jest trochę skręcona, bo miałem ją 2 razy złamaną i nie był w stanie znaleźć mięśnia, gdzie miał mnie wkłuć. W końcu zrobił to na USG i dopiero mu się udało, także. Takie rzeczy myślę, że po prostu pewnie też masz coś w tym łokcie, może nigdy nie zauważyłeś, jak się jeździło kiedyś na rolkach, tak cię coś bolało, czekałeś 2 tygodnie, przechodziło, jeździłeś dalej, a te rzeczy Może się coś tam zarastały. głębiej siedzi, tak? No, No, w pierwszej dokładnie. młodości już nie jesteśmy. Tak jest. Tak jest. Ja teraz po tym jiu-jitsu, to jest jakaś rzeźnia, co mi się dzieje. Wszystko mnie kompletnie boli. Nie wiem, czy to jest normalne, czy to kwestia mojego ciała, ale jest po prostu zajazd taki, że koniec świata. Także i myślę, że to też są pozostałości po rolkach, bo mnie wszystko zawsze bolało po tych rolkach. Ja też mam taką budowę, że jestem chudy, może nie wysoki, ale chudy i taki szczupły. Nie miałem nigdy dużych mięśni, więc moje ciało dostawało mocno w kość przez to. Mi się udało właśnie na szczęście gdzieś tam w trakcie tych wielu lat na rolkach jakiejś takiej poważniejszej kontuzji uniknąć. Nie miałem nic złamanego i tak dalej, ale wydaje mi się, że to też wynikało z tego, że w pewnym okresie zacząłem po prostu troszeczkę bardziej zachowawczo do tego podchodzić, tak? I po prostu jeździć tak na takim jak najbardziej akceptowalnym poziomie ryzyka, tak? Że zbyt dużo nie ryzykowałem, no i to wiadomo, wiązało się, że nawet no, z wieloma upadkami nie da się jeździć na rolkach agresywnych i nie upadać, natomiast są upadki i upadki. Upadki w kontrolowany sposób, nic się nie dzieje, a przy jakichś rzeczach, gdzie przestajemy nad ciałem panować, no to mogą się no, dziać bardzo różne rzeczy. Tak, najczęściej kontuzje się zdarzają, jak nie jesteś nieprzygotowany. Ja pierwszy raz złamałem rękę, jak robiłem Soula. Nie trafiłem i złamałem rękę. Albo No właśnie, coś kompletnie takiego nie się byłeś na to zdarzyło. przygotowany. Tak.
Właśnie to jest śmieszne z tymi kontuzjami, bo tyle takich rzeczy przeszedłem, a chodzę na to, sorry, wracam cały czas do tego jiu-jitsu, ale to jest moje nowe doświadczenie, które cały czas chodzi mi po głowie, moja nowa zajawa. I goście tam chodzą w takim kimono, to się nazywa gina jiu-jitsu, wiesz o czym mówię, taki strój. To jest takie szorstkie, że właśnie mi schodzi cała skóra z czoła, bo ostatnio mieliśmy taką technikę, że trzeba było blokować głową, jak to kimono się przesuwa po twoim czole, to jest jak papier ścierny. Więc pościerało mi skórę z czoła. I podchodzę do tego trenera i pokazuję moją rękę i mówię, zobacz, jaką mam poobcieraną rękę. To jest normalne, że to się tak obciera tego kimono, czy nie powinno tak być? A ten gość tak na mnie popatrzył, uśmiechnął się i nic mi nie powiedział. Lustra. Ja sobie myślę, kurde, gościu, chcę się poważnie pytam. Ja i tak będę ćwiczył, tylko powiedz, czy to normalne. Ale gościu mnie niestety wyśmiał. Także tak się skończyła moja trzecia lekcja. Dobra, ja myślę, że możemy na ten moment kończyć. Mamy 2,5 godzinki. Chyba, że tak, jeszcze. Poleciliśmy. Dobra, to kończmy na ten moment. Dzięki wielkie w takim razie. Kozacka rozmowa się z tego wywinęła. Mówię ci, że to jest pierwszy podcast, kiedy rzeczywiście zgubiłem trak czasu. Także bardzo, bardzo fajnie. To ja też myślę, że jest to taki ostatni moment, żebym ci podziękował za zaproszenie. Nie ukrywam, że tak jak ci pisałem, zacząłeś nagrywać te podcasty i zacząłem ich słuchać od początku. Bardzo mi się to spodobało, co robisz i po prostu chciałbym dalej słuchać, chciałbym dalej wspierać, więc jak dostałem propozycję, to stwierdziłem, że jak najbardziej, bo chcę cię mega wspierać w tym, co robisz. Tym bardziej, że osoby, z którymi do tej pory przeprowadzałeś, też po prostu ludzie z różnych światów i tak fajnie to otwiera po prostu oczy na różne rzeczy, że no można fajnie poszerzyć horyzonty, więc dziękuję ci za zaproszenie i trzymam kciuki za twój rozwój, naprawdę jedną, drugą ręką. Rób to dalej i czerp z tego przyjemność. Myślę, że będzie z tego naprawdę dobra robota. Naprawdę powodzenia, trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mam wsparcie. A początki są ciężkie, jakby wszystkim, ale cisnę cały czas i nie przestaję, więc myślę, że to jest najważniejsze.